dobry wieczór. Kochani, w ten wyjątkowy dzień spotykamy się tutaj w resorcie komedii. Zastanawialiście się pewnie, ale będzie miło. O, będzie też głośniej, troszkę głośniej. Teraz już mnie słychać. Drodzy Państwo, w ten piękny, jakże dzisiaj wyjątkowo też słoneczny wieczór, o ile wieczór może być słoneczny, a ten na pewno jest, bo mamy tutaj tyle słoneczek. Tyle pięknych uśmieszków. I tak też miło będzie. To już jest kolejny podcast na żywo, który to już jest numer, nie wiem, nie liczę, bo dobrych chwil nie liczymy, nie odliczamy do końca, prawda? A to, wierzcie mi, dopiero początek. Szanowni Państwo, zapraszam Bartosza Zalewskiego oraz Cezarego Pontewskiego. Tak jest. Witamy Was na kolejnym wieczorze, w którym będziemy rozmawiać na tematy różne z ludźmi różnymi. Takie były zasady do tej pory. To już jest nasze chyba piąte spotkanie, bym rzekł, ale mogę się mylić, bo... Też tak miałam, tam. Ale... Ty się wstydzisz po prostu. To po prostu tak jest czasami. To też się dzieje na żywo, proszę Państwa. Tak jest. Choć mamy też możliwości edycyjne. Jeżeli oglądacie to teraz na swoich ekranach, to bardzo duża szansa, że to narzekanie Czarka się nie zjawiło w tym ostatecznym materiale, żeśmy wycięli. Zastosowaliśmy metodę, bo dzisiaj będziemy mówić w sumie, ja teraz tak sprytnie przykrywam to, że on nie może mówić takim tak zwanym flafem, taką mową trawą. Na słuchawce mam, kup nam 15 minut. Ja mówię, dobra, nie ma problemu. To jest, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać trochę właśnie o mediach, o transmisjach, o telewizji, o radiu, mam nadzieję. Jakiś lepszy prognostyk na cały wieczór niż to, że jeden z mikrofonów nie działa. To jest w ogóle, jeśli chodzi o to. Czy ty, Martyna, pamiętasz jakiś taki, na przykład, jakie jest twoje pierwsze wspomnienie w ogóle z telewizją? Bo to jest w sumie... No właśnie, bo to... Tak ogólnie rzecz biorąc z telewizją? To, że rodzice kazali mi wyjść z pokoju, wspomnienie. Bo wnosili telewizor i po prostu... I nie, oni po prostu mi. Dobrze się bawili, ja to już wtedy wiedziałam, oni mówili, głupoty, idź do pokoju. A ja mówię, tak, i szłam. Więc to jest takie moje pierwsze wspomnienie. Takie rodzinne mam wspomnienia jednak, mm-hmm. że te pierwsze takie oglądania telewizji to były takie... Nie w pracy. Nie w pracy. Niezawodowe. Takie. Niezawodowe, takie rodzinne właśnie. Chyba coś, co mnie najbardziej zaangażowało tak z dzieciństwa, to jednak byli Złotopolscy. To była taka klasyka, gdzie na samą myśl już czuję zapach ziemniaka, kotleta. Mądre spojrzenie pana Dionizego z nad okularów. A żebyś wiedział. To była moja ukochana postać. On był bardzo interesujący. Był. To był pan Machalica stary, tak? Tak, nie żyje. No, nie chcę ci psuć teraz klimatu, ale większość osób, która grała w tym programie już... Reszta mnie nie interesuje. Jak on umarł, to ja mówię, pierdolę już ty, kurwa, dalej będę się... Nie zamienili go na innego aktora jakiegoś, fajnie jakby go na Szyca zamienili, kurwa, z dolepionymi brwiami po prostu. Słuchaj, Cezary, czy ty już jesteś z powrotem? Nie, nie jesteś, ale pięknie wyglądasz. To ja jest jestem doatencjonowany, wczoraj nagrywałem. Zapraszam na YouTubie, a i dzisiaj mogę być milczeć na luzaku. No i to właśnie robi z wami Xanax. Nie przejmujecie się niczym. Złotopolski. Oni siedzieli w takim wymyślonej miejscowości. Złotopolicach, nomen omen. Ona jest prawdziwa, tylko jak się nazywała po prawdzie, bo jak już Złotopolica. Men, ale mi ta linia pytań nie wyszła w kur. Coś nie poszło z tą linią. Ej, to go tam też było prawdziwe, tylko się inaczej nazywa po prostu tak naprawdę. Nie, ale tam był też, to tam był Mostowiak z włosami na tego, na McDonald's? Nie, to... To w Grabinie facet. Przygotuj się, kurwa. Ja jego nie oglądałem, niestety. A jakiś, czy był jakiś taki film, z którego cię, czy też audycja, z której cię wyproszono ze względu na to, że nie byłaś jeszcze dość dorosła? Nie. U mnie się nie słuchało radia. Nie, audycja...
Słuchajcie, jest rok... W mojej głowie jest rok 93. Nie, nie, chodzi mi o audycja telewizyjna, która ze względu na swoją zawartość nie była dla twoich młodych uszu oznaczona, była czerwonym kwadratem może. I ty obejrzałaś ją lub też zostałaś wyproszona. Nie, zanim w ogóle zobaczyłam, jaki tam jest, czy tam kurwa kwadrat, kółko, czy trójkącik, to już kazali wychodzić, więc jakby nie wiem, co straciłam. Mi tak z kibla często robi. Eju, bang! A mówił, że... Poszukiwałem, jestem cały czas. Tutaj nie. Wszystko widzę. Jak zagrzebany w piachu tam. jak grzechotnik po prostu. A Bardzesz, a ty? A, nie, nie, do tego też dojdziemy, bo nie, ja nie wiem, ja... Wyglądamy teraz jak taki zespół muzyczny, co Zalew jest solistą, a my tak chórki napierdalamy. Słuchajcie. Zawsze jest jedna Beyoncé, co wam powiem. To jest bijące serce tego podcastu. Słuchaj, wróciło, jest pan Cezary. Nie, bo wiesz, a czy miałeś jakiś ulubiony program może, taki, który oglądałeś pasjami, że o, ze szkoły się zerwać, bo muszę zdążyć na X. Ja miałem tak ze Spider-Manem. Do dzisiaj pamiętam ten, jak się zaczynało to intro i zapieprzała, no to na Polsacie leciała, 15:30 i pojawiała się ta pajęczyna tam potem była piosenka, której my z moim bratem ze względu na słabe zdolności lingwistyczne to śpiewaliśmy tylko Spider-Man, Spider-Man, wabadibu-dibu-dibu, Spider-Man, bez kitu. To u nas. I moja matka tak, o, oh, man. To ja chyba trzeba odkładać pieniądze, ci kolesie nie pomogą nam na starość, na pewno. Ja tak miałam z sobotami, bo były tam, najpierw były bajki, a potem były takie filmy, coś tam, kochanie, zmniejszyłem dzieciaka, no i tak różnie, i zasypiałam na bajki i byłam zła bardzo i w ramach buntu nie oglądałam tych filmów. Kurde. To miało sens. No cóż, tak. A ty, Cezary, skoro już nie mamy cię w formie Jack in a Box, który wyskakuje nas strasząc. No to tak, po kolei. Słuchajcie, no to tak, ja byłem gdzieś tam w takim kręgu cywilizacyjnym, gdzie tam utrzymywała się agenda katolicka, więc program Ziarno był bardzo programem. Tam był taki chyba overshot, że te dzieci układały litery z siebie, jak w Korei. No, to nie jest to nie jest najgorsza forma wykorzystywania dzieci w ogóle. To jest moim zdaniem całkiem lajtowe. No. No i tak, no i oglądałem. Bo to, nie, to jest dla księży z tego, co lecą samolotami, żeby wiedzieli gdzie, bo tam było napisane z... Tak. Może nie po... Nie, przepraszam, ale Ziarno, a potem był... No Ziarno i tam fajne to, znaczy to, ogólnie tam było tak, że trochę jak w 50-15 tam były dzieci o różnym stopniu zaawansowania wiekowego. No i biskup Antoni Długosz oczywiście, główny showman, pierwszy prymas. Co mi to nazwisko mówi? Długosz. No on też kroniki robił taki. Tak jest. I pamiętam jak kiedyś, pierwsze chyba, jedyną taką scenę z Ziarna, którą pamiętam, to jak była rozmowa o grach komputerowych, wtedy jeszcze pojawiających się jako nowinka, nie jako element kultury, tak jak dzisiaj na Filmwebie jest. Tak, i ksiądz biskup mówił, żeby nie kampić jednak. To jest jakby... Tak, tak. Bo to grzech. Tak, i żeby nie nakurwiać nubów. Tak, i, nie, kankowanie to grzech. I jak się ekspi, to żeby tam uważać nie, na tych. Nie grać luta, bo to jest tak, przeciwko tak. Systemu przykazaniu, to jest podstawa. Tak. I mówił, jedziesz tu, oponenty cię gonią, piszesz kurwa, to moje expo, wypierdalaj. Nie, w każdym razie i właśnie była dyskusja o tych grach z taką panią też, która grała w Koglu Moglu, babcie tej Kasi, tej takiej, jest taka stara baba, taka specjalna w TVP. I oni rozmawiali o tych... Jest taka. I oni rozmawiali o tych grach w ogóle i ta baba mówi... Nie, i tam wzięli takiego, wiecie, zawsze jest taki jeden najbardziej reprezentatywny młodzieniec, taki najstarszy, który wypowiada się, co tam w świecie słychać, wiecie, w złym. Kolaborant. Tak jest, no nazywajmy mówi, rzeczy. Powiem. Słuchaj, Józek czy tam ktoś, a powiedz mi, w tych grach komputerowych, to ile jest żyć? A on mówi, no zwykle 3 życie. A ten biskup, a widzisz.
A w życiu to jest tak naprawdę jedno życie. A wszyscy tak, kurwa! Cośmy zrobili! Ja się kręcę. Ja, ale ja, bo mi się przypomniało. Jak, nie wiem, czy wy, mam nadzieję, że tak, albo ktoś z państwa. Ale co? Był taki program, cicho bądź. Był taki program, on coś był, mi się bardzo podobał on. I teraz skupmy się. On był w takim studio, co one było takie szare i blaszane. Aha, i to mówisz, że z lat 90. program jest, tak? Tak. I były takie taśmy żółto-czarne, takie na rogach, bo wiecie, bo to takie było mechaniczne. Zbrodni, mechaniczne takie. I to było właśnie o grach, o telefonach i się dzwoniło. I był taki, była taka... Cybermycha. Taki tor... Ej, to tak. Nie była wirtula. Cybermycha. Cybermycha tak, to było czasopismo, to kurwa. To nie, jesteś było. Cybermycha, mój kolega był, kurwa, w Cybermyszy. My, ja bym chciał o Wirtulandii prawdopodobnie. Nie, Cybermycha... Sam jesteś była... z Wirtulandii. Ty jesteś z Wirtulandii, bo ty tyle jesz tego, kurwa, żarcia z Wirtu od tego, z Lidla, że jesteś z Wirtulandii już na tym etapie. Po prostu coś przytył na tych pierogach, bądźmy szczerzy. To nie są... Jest taka... jest kochani, Wirtulandii. Ja tutaj, mimo że ja zostałem personalnie zaatakowany, to chciałbym jednak wziąć w obronę ten żart Bartosza, bo tu jakbyście wiedzieli, że jest taka firma Wirtu, którą ja rzeczywiście wpierdalam nałogowo, która produkuje żarcie słabej jakości dla alkoholików przetworzone. W odróżnieniu od wysokojakościowego żarcia dla alkoholików, jakie produkuje pan Amaro Modest z całą ekipą. Śledzik na raz to jest. Cybermysz to się nazywa. No Cybermysz. No, tak. Ale ciekawe, że zapamiętałaś taśmy, a nie, że to jest jakaś ożywiona mysz, która to prowadzi. Ale faktycznie był ten program. Mój kolega był nawet jednym z tych dzieci, które były zaproszone do tego programu, żeby grać pod dyktando cybermyszy i kota. Wspaniałe. Przepraszam, dziwnie to powiedziałem. Faktycznie, ale tak. To były lata formacyjne. I a propos lat formacyjnych, myślę, że możemy powoli zapraszać tutaj pierwszego gościa, jakiego mam. Zdecydowanie. Tak. Ponieważ, no może oddam ci w takim wypadku. Bo też był jeden z takich, chyba to był taki pierwszy talent show, mi się wydaje. Taki legitny, drodzy państwa. Moim zdaniem, bo wiadomo, potem to tam były jakieś, a to tak, i talent, a to tak, no, się rozjechało. Ta jakość, ale to był wyjątkowy program. A jaki, zaraz się przekonacie, przed państwem, mój serdeczny kolega, powstańmy, Jarosław Zakrzewski! Wielkie brawa! Wielkie brawa! Siemano! Cześć! Dzień dobry, panie Jarku. Dostałem się! Dostałem się do podcastu na żywo! Dostałem się! Trzy razy tak! Trzy razy tak, to też sprytne nawiązanie do referendum z 1953 roku, kiedy to reformę rolną wprowadzali. Oj, pamiętam, kto malował trzy razy tak na swojej chałupie, ten mógł być prawdziwym osiedleńcem na nowych ziemiach piastowskich. Ale ty się odwołujesz do czego innego. Tak, przywróciłeś mi pamięć faktycznie, ale no nie do tego wydarzenia. Tak, bo Martyna, tutaj rzeczywiście odwołuje się do programu, w którym miałeś okazję wziąć udział i to był rok, przypomnisz, który? 2005, czyli jeszcze takie niewinne czasy telewizji, trzeba przyznać, nie jakieś takie w hipertelewizji, tak jak teraz. Tak, właśnie też w ostatnim czasie odświeżałem sobie pamięć, właśnie ustalałem kilka szczegółów zapomnianych w związku z tym wydarzeniem. Na potrzeby sądu. Na potrzeby sądu. Tak, i właśnie zdałem sobie sprawę, jak niesamowity dla losów Polski i świata był to rok, jak przełomowy, jak fundamentalny, jakie zmiany zaszły po tym właśnie roku, jakie wydarzenia do tego doprowadziły. Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, co się wydarzyło w 2005 roku. Akces do Unii Europejskiej. To rok wcześniej, tak. W 2005 roku, mój drogi, zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie ma tu żartu żadnego na tym. W 2005 roku, czyli świat nie lubi próżni, więc urodziła się Roxana Węgiel. A w maju Jerzy Dudek wygrał Ligę Mistrzów z Liverpoolem. Tak jest, faktycznie. Więc to by, ale jak się pomyśli o entuzjazmie tamtych lat, to nie dziwię się, że właśnie takie nam perełki wówczas na ten rok się znalazły. Ale to może pytanie...
jak, bo mówimy o pewnym programie telewizyjnym, w którym brałeś udział, on się nazywał? Nie wypowiadajmy tej, dobrze, nie tej mówmy, nazwy do nie końca. Tak? Nie, bardzo, tak. Nie, to takie... No to jest jedna sylaba, to ciężko w ogóle powiedzieć do końca, a nie dwie sylaby. Nie, bo po prostu ja muszę się teraz wytłumaczyć, bo jak będę zasypiała, to będę miała takie wiadomo. Chodziło mi o to po prostu, że parę razy już mogliśmy powiedzieć tą nazwę tego programu, nie zrobiliśmy tego, więc sobie zażyczyłam, dobrze, że byłoby super, jakbyśmy tego w ogóle nie mówili. Super. Cofam to. To. Zapomniałem, że to jest impro i to są zasady. A więc nie można się bawić po prostu, tylko każdy ma wielką dynię i ją wymyślił. Przepraszam najmocniej. Nie, ale wiesz co, bo chodzi o program muzyczny. I poproszę literkę od naszej drużyny. Nie, ale czy ty się interesowałaś muzyką przed tym? Czy to było jakieś twoje życie? Czy po prostu raczej... Ani trochę nie interesowałem się muzyką, jeżeli chodzi o wokal i o śpiew. Za to taniec. Za to taniec też był mi obcy. Także nie poszedłem tam w ogóle ze względów wokalnych, ale myślę, że to chyba jednak większość ludzi wie. I zdaję sobie sprawę, przynajmniej wiem, że może wprowadziłem sporo osób nie wiem, czy w zakłopotanie, czy mógł komuś mózg się zlasować, ale nie zależało mi na tym, żeby wygrać i żeby dostać się do tego programu. Poszedłem tam z kolegami, żeby sobie zrobić jaja. Dokładnie. No właśnie, i tutaj chciałabym się ciebie spytać, czy żart... bo tam było trzech tych sprawdzaczy, nie? Czy żart został doceniony poza anteną? Jak wyglądała sytuacja? Widzieliśmy tylko sytuację na antenie. Jak wyglądała sytuacja poza nią? Co się działo? Tak, historia jest długa i ma kilka wątków. Mamy teraz numer z bankami, to musisz tutaj poczekać. Cała akcja. To trochę trwało, kurwa. Także cała ta przygoda, która... została uwieczniona w telewizji i parę sekund z niej właśnie przetrwało do czasów dzisiejszych za pomocą YouTube'a właśnie. Co ciekawe też, sprawdzając kalendarium z roku 2005, dowiedziałem się, że YouTube został uruchomiony właśnie w 2005 roku. Dokładnie, tak. Wtedy, kiedy ten program został wyemitowany. Wiedziałeś, co robisz? No właśnie... Nie wiedziałem, nie skorzystałem z tego medium, teraz właśnie jakby no przestałem jakby funkcjonować w internecie anonimowo tylko, tak, pod pseudonimem Rudy Idol, ponieważ jednak... Tu będziemy się usunąć, bo pani Martyna nie bez powodu zakładała takie srogie okulary, żeby ktoś się nie stosował do zasad. Ponieważ właśnie za pomocą YouTube'a ten materiał przetrwał do dnia dzisiejszego. A jak to wyglądało od kulis? No, to, co zostało wyemitowane w programie, no to jest tam krótki wyrywek kilku dni, no, dwóch dni, które jakby poświęciliśmy z kumplami, żeby wystąpić w tym programie, bo to, co zostało pokazane w telewizji jako jeden casting, tak naprawdę było nagrywane w dwóch miastach, w Katowicach i w Warszawie. Okay. Także to historia jest dosyć... dłuższa i złożona i nie chciałbym przeciągać, ale najpierw pojechaliśmy do Katowic, gdzie właśnie był taki duży casting, ale tam nie było tego jury, które jest w telewizji i tam były w ogóle dwa etapy. Pierwszy bez kamery, gdzie odpadała połowa osób, później był drugi etap z kamerą, gdzie cię nagrywali, ale nie było jury i tam kolejny przesiew następował i dopiero te osoby, które zostały wybrane, jechały do Warszawy na występ przed jury. To trzeba jednak wierzyć w żart, bo powiem ci tak, nie, bez kitu, bo podobną akcję kiedyś robił Michał Kępa z ekipą, którą miał tak zwanych diapazonów, to oni sobie dobrali, że będą robić taki śmieszny występ w czeskim Mam Talencie. Tak, słyszałem. Jesus Christos, kurwa, jeszcze w obcym języku. Wiesz, to jest to dosyć grube. Ale to nie ma na YouTubie. No nie, bo Czesi blokują nas za ten turów, kurwa, jebani, to na pewno. Ale za to i wiele lat za Olzie. Ale kwestia jest, że... wiesz, bo
Ja to mega doceniam, ale tak czy od razu jak tam wbiliście, to już byliście nakręceni, że to ten po tym pierwszym castingu, czy mieliście jakieś takie momenty, dobra, może jednak... Nie, generalnie dobrze się bawiliśmy i największym zaskoczeniem dla nas było to, że 95% osób, które przyszło na ten casting, przyszło tam na serio. My myśleliśmy, że będziemy jednymi z wielu jajcarzy, z którymi będzie można sobie zrobić bekę i którzy tam krążą po tym castingu dla jaj, ale tak faktycznie, jak się ogląda te wszystkie przeglądy najbardziej kosmicznych występów, to są ludzie, którzy naprawdę chcieli coś zaśpiewać. I myśleli, że potrafią. I casting był pełny tych ludzi, właśnie zwłaszcza w Katowicach. No i oni niestety w przykry sposób byli uświadamiani, że nie potrafią śpiewać. Co ciekawe, ja się w ogóle przechodząc przez te trzy etapy dostałem się, nie dostałem się, później się znowu nie dostałem, bo... To jak Wałęsa na stół. Tak. Także... Nie, ten drugi, Kwaśniewski, przepraszam. Na początku przy tym przesłuchaniu bez jury pani stwierdziła, że w ogóle że kojarzy nas właśnie z Katowic, z kulis, w sensie przy tym pierwszym przesłuchaniu, że tam właśnie chodzimy sobie od ekipy do ekipy, no i cała nasza banda przeszła do kolejnego etapu, ale tam pani stwierdziła po występie czterech z nas, że jest nas za dużo i że wystarczy, że jest was siedmiu czy ośmiu, fajnie, śmiesznie, ale połowa z was nie jedzie, w tym ja, więc ja też się nie dostałem, już Darek, w Katowicach. To jak Stand Up Polska trochę, Nie, żartuję oczywiście. Nie. Ale to widzisz, że oni już troszeczkę chyba to poedytowali ten pomysł, więc gra była podwójna. Tak, bo śledzili nas i powstał w ogóle mniej znany też odcinek Idola Ekstra, w którym kamera za nami podąża na tym castingu i z tą całą ekipą chodzimy sobie od ekipy do ekipy i tam siedziało dużo właśnie ludzi, którzy sobie po turecku siedzieli i śpiewali piosenki z gitarą. No i my, jak widzieliśmy taką ekipę, to oczywiście podłączaliśmy się i śpiewaliśmy razem z nimi. No i tam właśnie wystukiwanie rytmu, nastrajanie się. Była taka dziewczyna, co miała taki stroik, uderzała o coś metalowego i robiła... No więc to było dla nas po prostu woda na młyn. Szukaliśmy takich okazji. Tak spędziliśmy tak naprawdę 2 dni w Katowicach i w Warszawie. Na inspiracji. Tak. Ale powiem wam, że w Warszawie, jak już wchodziłem na to przesłuchanie, to ostatnia rzecz, na którą miałem ochotę, to były żarty, bo żeby tam przyjechać, to musiałem wstać o godzinie jakiejś nieziemsko wczesnej jakoś. Pociąg mieliśmy, bo ja mieszkałem na Śląsku, więc ruszaliśmy jakoś o 6:00, więc musiałem wstać o 5:00 z hakiem, a wpuścili nas na przesłuchanie koło 21:00. Więc ja już zdążyłem upić się, wytrzeźwieć, znowu się upić, znowu wytrzeźwieć, mieć kaca i wejść na przesłuchanie. Ale to jest coś pięknego, naprawdę. Nie dość, że widzę w tym, że wiesz, że była tam po prostu siła za tym, że wierzenie, bo wiesz, ja też tam pamiętam, kiedyś poszedłem dla jaj na spotkanie z panem Piotrem Zychowiczem, autorem takiej książki Pakt Ribbentrop-Beck, która sugeruje, że Polska powinna się sprzymierzyć z nazistami. Jest historykiem IPN-u. No i fajni ludzie przyszli na to spotkanie. Ja myślałem, że też nie będę jedynym jajcarzem. Byłem jedynym jajcarzem. I staje typ i mówi: Stowarzyszenie Koliber, młodzi patrioci. Ja mówię: o kurwa, to nie będzie fajny wiersz. Ciekawostka jest taka, że pan Piotr Zychowicz, ja ostatnio byłem w domu i mój stary ma książkę Piotra Zychowicza, która się nazywa Żydzi 2. Tak, Żydzi 2, co sugeruje, że jest książka Żydzi 1 i Żydzi sami w Nowym Jorku pewnie jeszcze są. Żydzi 3 Tokyo Drift, legendarny. Ale też... Jak mówimy o roku 2005, mówimy o roku, w którym powstaje też YouTube, to też jest taki moment dosyć, chyba bym kluczowy powiedział, powolnego przekazywania pałeczki, wiesz, między mediami, nie? Czy ty wiedziałeś już wtedy, że... Czy na przykład wymieniałeś się wówczas jakimiś śmiesznymi nagraniami w internecie, coś w tym duchu? Czy... Ja wtedy chyba dopiero zaczynałem mieć komputer i internet. W sensie ja miałem 17 lat, ale ja bardzo późno zacząłem korzystać z internetu, właśnie w liceum jakoś dopiero, no, więc wtedy nie, że byłem jakoś cyfrowo wykluczony, ale wtedy to wszystko raczkowało, wtedy YouTube bił się z innymi portalami jeszcze o to, nie było do końca wiadomo, kto wygra, że filmiki były na różnych tam platformach, tak.
wtedy, no wiadomo, było gadu-gadu. Wrzuta była nasza klasa. Tak, u mnie było tak, że się po prostu śmieszne filmiki na płyty nagrywało. I typy ci dawały, jak dobrze trafiłeś. Jak źle trafiłeś, no to tam były mniej śmieszne filmiki, bo Kolo lubi patrzeć jak kogoś, no nie będę tutaj opowiadał dokładnie, co się działo, ale zobacz, to jest pojebane. No, nie wątpię. Tylko wiesz, może tak bardziej z perspektywy czasu, nie? Że wtedy zaczęły też taki oddolna cyrkulacja, bo do tej pory, jeżeli chciałeś coś takiego obejrzeć, co się, jak się tam na przykład dodatkowe elementy związane z programem telewizyjnym, no to wszystko było we władzy i też takiej emitowała to telewizja i to wsio. I to więcej nie było. A wtedy, czy mógłbyś powiedzieć w takim wypadku, że to trochę był też taki trend setting delikatny, że już wtedy miałeś pomysł na taką grę z mediami. Tak, zaszachowałem media, po prostu przetarłem szlaki. Tak, jak stwierdzili badacze w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, to był przełomowy występ w historii polskiej telewizji. Dlaczego? Ano dlatego, że Polacy lubią jakby emanować i cieszyć się porażkami. Dokładnie. Tak. Gdybym się dostał, gdybym wybiegł i powiedział, że dostałem się, no to by to gdzieś przepadło. Tak. Prawda? Nie byłoby cię tutaj. Nie byłoby mnie tutaj. Zgadza się. Byś był pewnie szefem, kurwa, Warner Brothers Media na Polskę, bo po prostu byś doszedł tam do apanarzy, by stwierdzili, ten koleś wierzy w to, co robi. Zróbmy go prezesem. Albo bym odpadł w następnym etapie, jak tysiące innych użytkowników. Użytkowników. Tego programu. Uczestników, no właśnie. A słuchaj, a mamy jeszcze takie pytanie. No bo tam, prawda, to zaczęło tam hulać w ogóle. Bo jak my się poznaliśmy, to ja miałam tak, że minął taki, legitny rok i ja się nie skapnęłam. A jak wy się poznaliście w ogóle? Na impro, tak. Na warsztatach. Potem minęło pół roku i ja mówię... Ty chyba to on. I nie ukrywam, że zanim się spytałam ludzi, to ja oglądałam to wideo i mówię, no jak chuj. I czy byłam jedyna? W sensie jako jedyna osoba w Polsce? Jak? Czy... Nie, bo wiem, że jakby to było bardzo dużo tamtych wyświetleń. Chodzi mi o to po prostu, czy ludzie cię często na przykład zaczepiali, rozpoznawali. Kiedy cię rozpoznawali, kiedy cię nie rozpoznawali. Czy może rozpoznają cię cały czas? Mów! Tak, rozumiem. To jednak było 16 lat temu, trochę się zmieniłem, więc tak jak mówisz, to nie jest tak, zdarza się, ale właśnie takie to jest nie do końca, że chyba cię skądś kojarzę. No, później. Właśnie albo podpowiadam, albo nie podpowiadam, w zależności od okoliczności. Co mogę z tego uzyskać? Tak. To jest moja metoda. Też. A miałeś potem tak, że na przykład... bo mnie to ciekawi. Mówisz tak, chwycę byka za rogi, pójdę jeszcze gdzieś, coś odjebię, coś zrobię. Czy raczej nie? Czy miałeś takie... Nie, to był pik mojej kariery telewizyjnej. Nic więcej później nie osiągnąłem, nigdzie więcej nie wystąpiłem. Stwierdziłem, że niczego lepszego już nie osiągnę. Bardzo dobry pomysł. Tak. I na moim nagrobku właśnie mam już zarezerwowane wyrycie. Że się nie dostałem do piekła. Jeszcze no nie wiadomo. Nie dostał się do nieba. Albo nie dostał się do piekła. To już tam osądzi proboszcz, prawda? Wyraźnie, on ma taką... Ale ma być po prostu to sformułowanie, że się nie dostał. Tu albo tam. Tak jest. To też ciekawe, że wspomniałeś o upływie czasu, bo widzisz... jakby postawić zdjęcia obok tego, tam pan Kuba Wojewódzki, to on udaje, że się nic nie zmieniło od tego czasu, że wygląda dokładnie tak samo. Ale ja dlaczego o tym mówię? Bo to był też taki moment, w którym dokładnie pamiętam, że właśnie wszystkie te programy zasadzały się trochę na tym, żeby polować nie na osoby takie jak ty, które robią świadomie rzeczy, tylko takie, które wierzą w siebie, żeby znaleźć tych takich frików pod tytułem... Tak, ja udowodnię wam. Czy uważasz, że to jest w ogóle... Czy przez lata generalnie my na początku ludzie myśleli, że szukamy idola i nie rozumieli tego, że prawdziwymi gwiazdami tych programów są członkowie jury. I że to są gwiazdy, a nie po prostu, wiecie, napędzające cały program stada ochotników, tak, które są paliwem dla tego programu, a... Ja też myślałem, znaczy oglądając to na początku, nie rozumiałem konwencji, też byłem za młody, teraz jakby jestem bardziej świadomy mediów i telewizji, że w programach typu talent show, no nie szukamy za bardzo talentów, trochę niby tak, ale to jest pretekst, żeby, prawda,
cieszyć się reakcjami wspaniałego jury, żeby patrzeć, jak Małgosia Forebniak płacze wzruszona, że to jest takie piękne, jak Agurola bije brawo, wbijamy, prawda, tutaj, tak, 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 albo nie. Śmiejemy się z kogoś, że jest żałosny, albo się cieszymy, jak jest wzruszający. No i też trzeba mieć jakąś historię, prawda? Najlepiej, jak ktoś jest z rozbitej rodziny, najlepiej, jak ktoś jest po wypadku i przeżył jakąś traumę. No, ja... Mój ojciec właśnie jest najgorszym szklarzem, bo on jest z rozbitej rodziny. Właśnie. Więc... No, tragedia, przepraszam. Ale nie no, jest chyba taki zwrot ku temu, ale to zwrot, który chyba był takim, można rzec, imamentną cechą tych programów. One zawsze się żywiły emocjami dosyć podłymi. No niestety, no tam faktycznie jeszcze póki był pretekst pod tytułem nie, jak śpiewasz dobrze, to te. Powiem tak, już tak talent, to jest już dość ogólna rzecz, prawda? Niedługo będzie przyjdź. No, ja też znam... Oddaj się ocenie. Miałem okazję kiedyś poznać iluzjonistę, który wystąpił w jednym z programów Mam Talent zawodowo właśnie na jakimś evencie. I opowiadał właśnie, że był w jednym wydaniu Mam Talent, no i producenci wprost go powiedzieli mu, no że iluzjonista fajny, triki fajne, no ale mieliśmy iluzjonistę w poprzedniej edycji, no a ty nie jesteś właśnie, nikt ci nie zmarł, nikt jakby... A on zmienimy to. Nie ma za tobą żadnego dramatu. Poszukiwany iluzjonista, przed wami teraz. No, telewizja na czym innym się zasadza niestety, to jest dosyć smutne. Ale tak, bo ja chcę drążyć dalej moje pytanie. Proszę. Słuchamy. No, czy potem właśnie, bo nie chodzi mi o to, czy tam chodziłeś i robiłeś jakieś jaja, ale pomyślałeś sobie, a chcę za kamerę. Bo ty po prostu na co dzień jesteś na etacie. Tak, ja pracuję w agencji PR, czyli zajmuję się promocją. Tak. Różnych firm, tak. Ale jeżeli chodzi o reżyserię, no to nie no, piszę jakieś czasami scenariusze filmów reklamowych albo jakichś konferencji prasowych, ale nie, no nie ma to nic wspólnego z jakimś tworzeniem regularnie treści do telewizji, ale no zajmuję się generalnie, to jest połączenie marketingu z dziennikarstwem public relations, ale swoje... właśnie, że tak powiem, aktorskie, czy no, dusza artystyczna moja znalazła, o, to jest chyba dobre określenie, moja dusza artystyczna znalazła ujście właśnie w improwizacji, którą, jak wiesz, zajmuję się właśnie od 5 lat. I właśnie w szkole impro tutaj, w resorcie komedii, ostatnio w klubie komediowym, mam okazję. Ile ci zapłacili, żebyś to powiedział? Bo to jest audycja sponsorowana. Mam też na sobie, jestem obrędowany. To jest reklama po prostu czynionych tutaj kursów, do których się oczywiście też dołączam, bo to są bardzo fajne rzeczy. Nie, bo to jest też przyjemna forma takiego wyrażenia się, chyba zwykle nieprzesadnie tak nacechowana właśnie tym telewizyjnym, jeżeli miałbym porównać takim czynizmem, co nie? Tak, no i nie, myślę, że akurat spełniam się w improwizacji i się w niej szczerze zakochałem właśnie, dlatego że chyba od zawsze płynęła, że tak powiem, w mojej krwi i to, co robiliśmy w tym Idolu, to też było impro. No, ja sobie przed występem, właśnie siedząc z kumplami, założyłem, że w sumie jak już mnie nie przyjmą, no to co zrobić, jak mnie nie przyjmą? Dużo rzeczy tam w trakcie castingu właśnie robiliśmy spontanicznie, no ale ten tekst, że powiem, że to dlatego, że jestem rudy, no to wymyśliłem siedząc sobie z kumplami właśnie przed wejściem do sali. Ale wzrok pana Jacka Cygana był niesamowity. Ja sobie przypomniałem w trakcie, jak rozmawialiśmy wtedy i się zestrałem teraz ze śmiechu, z reminiscencji. Tak. Tak. Zresztą potem była w talent show taka i druga osoba właśnie, która na tym chciała się wybić, to była Ruda z Red Lips i tam nie udałeś się za bardzo. Cezary z kolejną na czasie wspominkową historyjką. Dziękujemy serdecznie. Wujek Czarek po prostu jak zapoda. Ale to ciekawe widzieć, że w sumie był jakoś tak... Każdy z nas wtedy chyba inaczej podchodził. Rok 2005, rok po akcesie do Unii Europejskiej, ja wyznaczam zwykle przed śmiercią naszego świętego Jana Pawła i jego wielu sekretów, tak jest.
I gdzie był McCarrick wówczas. Ale kwestia jest taka, że jednak było jakaś tam trochę w wielu ludziach naiwność jeszcze. Jeszcze jakaś taka wiara w lepsze jutro, w którym nie jest tak potwornie ponuro i tak dalej. Kiedy się wraca do tych czasów sprzed 16 lat, one się zdają jak Elysium, jak taka kraina szczęśliwości, zwłaszcza z perspektywy dnia dzisiejszego. I jeszcze jedno tylko pytanie. Wzruszyłem się, no faktycznie, naprawdę. Tak, i wtedy myśleliśmy, że świat zmierza w dobrym kierunku. Nie wiem jak wy, ale ja miałem, kurwa, wyniki krwi zajebiste. Wszystko działało po kolei, zero prawie łuszczycy, elegancko. A teraz ja myślę, że mnie przeżyje łupież, kurwa. To jest naprawdę przygnębiające. No. Nie, ale faktem jest to. Dziękuję też bardzo serdecznie za przybycie. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo ja nie zadałem. Te wspomnienia, tak. Bo dużo miałem myśli, ale żadne pytanie niestety. I tak miałem po drodze. I ja mam takie pytanie. To zwykle ciekawe umysły tak mają właśnie. Bo ja się często mam takie w życiu, się zastanawiam, tak raz na jakiś czas, tak raz na pół roku mam taką myśl, a ciekawe, co tam Szymon Wydra robi. I ja mam takie pytanie, czy ty poznałeś Szymona Wydrę i czy on coś robi teraz? Nie, nie mam pojęcia, co robi Szymon Wydra, ale mogę zdradzić jedną ciekawostkę a propos innego użytkownika. Co ja mam z tymi użytkownikami? Zostawmy użytkownika. Użytkownika programu. To jest użytkownik programu. Nie wiem, czy kojarzycie Mateusza Ziółko. On wygrał program The Voice of Poland. A, to już nie i to właśnie teraz. Ja na ten casting w Warszawie podałem się za niego. I sprawa wyglądała tak, że przyjechaliśmy do tej Warszawy, tak jak wam wspominałem, i nie wszyscy się dostaliśmy, tak? Połowa z nas się dostała, ale stwierdziliśmy, że to pierdolimy, jedziemy w komplecie, prawda? No bo wiadomo, że będziemy robić dużo innych rzeczy. Wiedzieliśmy, że ten casting trwa przez, wchodzisz, to zajmuje 5 minut, czekasz tam 8, więc my po prostu spędziliśmy sobie wesoły dzień w Warszawie. No więc przyjeżdżamy do hotelu tym pociągiem o 6. No i stoi na takiej antresoli, na takim holu pan i czyta z listy uczestników. No i tam wyczytał trzech kolegów od nas, którzy się dostali, no a później padają randomowe nazwiska, ludzie się zgłaszają i przychodzą. No i w końcu pada Mateusz Ziółko. Cisza. Mateusz Ziółko. Czy jest na sali Mateusz Ziółko? Kurwa, jeszcze raz powie i idę. Ostatni raz pytam, czy jest Mateusz Ziółko? Jestem! Jestem. No i był tylko jeden etap weryfikacji. Pani z numerkami. Pyta się, z którego pan jest castingu? Kurwa. Cztery miasta czy pięć do wyboru. Kraków, Wrocław. Gdańskiem, wie, dobra. Katowice. Zgadza się. No a on po paru latach później okazało się, że to był prawdziwy piosenkarz, który wygrał The Voice of Poland i teraz nagrywa jakieś płyty. To jest też mi historia. I to też dlatego, to jest właśnie, bo ludzie też pytają, dlaczego nie pokazali w telewizji, jak śpiewasz? Bo jury właśnie zwracało się do mnie cały czas Mateusz, a co zaśpiewasz? Mateusz, a tutaj, a tam. Ty nie masz Mateusz. A ja nie mam Mateusz! I by RODO ich dojebało. I by ich RODO dojebało. Nie było RODO. Ale faktycznie, to kurde, to szanuję również. Bardzo mi się też podoba, że oni tak cztery razy kogoś wywoływali. Nie, to ja jednak. Zapomniałem jak się nazywa. Wiązałem buta. Miałem uszy zajęte czym innym. Po prostu nie było mnie i stoję dwa metry od pani. Tak, to ja. Quality Production. Słuchaj, dziękuję ci bardzo serdecznie, ponieważ to była naprawdę ciekawa historia. Ja nie wiedziałem o tym wszystkim. Zróbcie wielki, wielki hałas do naszego pierwszego gościa. Dzięki. Dziękuję ci jeszcze raz. Dziękujemy. Podajemy rączkę na koniec również. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Ależ. No, ja tak kiedyś zrobiłem podobną sytuację, bo był taki program pana Wojewódzkiego Kuby, którym stand-up też robili z jakiegoś powodu. I mój wspaniały przyjaciel Jasiek Borkowski został zaproszony do tego programu. I on mnie pyta, czy bym z nim nie pojechał. Nie? Ja mówię, spoko, 100%. Nie wiedziałem, jak się takie programy robi. No i zadzwonił tam jakiś facet, który się zajmuje tą publicznością i mówi, no, czy ty będziesz tam z Jaśkiem? Ja mówię, tak, a w jakiej roli? Ja mówię, o kurwa, menedżera jego, podałem bez żadnego powodu. I mówię, o, się wkopałem. I teraz, i on, a jak się nazywasz? I pierwsze nazwisko, jakie mi wpadło do głowy, to Adam Ławniczak. To jest mój kolega.
Pozdrawiamy. Który też się zajmuje stand-upem, przez pewien czas się zajmował i jest jakby ten. I ja mówię, no dobra, no to Adam przyjeżdża. Ja mówię, o, Adam, muszę sobie zapamiętać to imię. Teraz jestem Adam. Nie wiem, po co to kłamstwo. Dojechaliśmy na miejsce, ja mówię, Adam Ławniczek i tak dalej. Ja mówię, tak, to ja, menedżer i tak dalej. Jak śmieć ubrany, morda opuchnięta, jak czerwona, jak dubsko pawiana po naprawdę wizycie w gorącym źródle. I on, tak, to jest menedżer. I przysiedziałem. Najśmieszniejsze jest to, że tydzień później zadzwonili na mnie, do mnie i mnie zaprosili do tego programu ze stand-upem. Ja mówię, o kurwa, niedobrze. I wchodzę na wejście, jest ten sam typ. Mówi, a co ty tu robisz? Ja mówię, no Bartosz Zalewski. Nie, no ty jesteś Adam Ławniczak. Ja mówię, słuchaj, nie wiem jak ci to wytłumaczyć, ale skłamałem ostatnio, że się nazywam inaczej bez powodu. Teraz jestem jako ja. To w ogóle nie jest śmieszne. Mówię, no ja nawet nie wiem, co to miało dać. To nikt się nie miał o tym dowiedzieć właściwie. Więc w pełni rozumiem. W pełni rozumiem ucieczkę przed takimi rzeczami. To jest jasne. Czy wy kiedyś do jakiegoś takiego, nawet nie powiem talent show, ale zgłaszaliście się do jakichś konkursów tego rodzaju? Ja miałem taką jedną styczność, że kiedyś bardzo na mnie zrobił wrażenie jeden występ i napisałem do performera, ponieważ była taka sytuacja, że wyszedł w Mam Talent taki chłopak, który się nazywał Mirek Langer, do dzisiaj go pamiętam, z Siemianowic Śląskich. Nie, to nie była jakaś super historia, ale najbardziej lubiłem Transformersa tego w ogóle. No nie wiem, nieważne. Wychodzi Mirek Langer, ten koleś co przyszedł i powiedział, że jest Transformersem. No nieważne, ja mówię o Mirku Langerze, nie mamy dużo czasu, kochani, przepraszam. I wychodzi Mirek Langer i... To koleś... go nie marnujmy, kurwa, na takie rzeczy, stary. Na Transformersy. No nie licha. Głupio gadasz też, słuchajcie. I ten... I taki chłopak, no nie wiem, 17 lat, taki wąs, widać, że nie, nikim nie trząs ten wąs. Taki bardzo, no słabo wygląda, taki zakuchany chłopak, nie? Taki koszula z krótkim rękawem, to nie jest dobry znak w ogóle, od razu wam mówię. I sandały, skarpety, no taki bardzo zakuchany chłopiec przychodzi. No i mówi, ten wojewódzki śmieć pierdolony, już ostrzy zęby, już będzie miał używanie, co nie? No i ten, i co zrobisz? Zaśpiewam. A on mówi, zaśpiewam. A co? On mówi, over the rainbow. No on mówi, okej. Okay. No i Mirek zaczyna śpiewać. No i bardzo źle śpiewa. Ale to, i to jest taka skala nieporozumienia, że gdzie on był tak na 70% pewien, że ma głos anielski i w ogóle to zmieni jego życie i że odkryją to, że... Wiecie, że on podejrzewał, że zajebiście śpiewa i że zmieni swoje życie tym wykonem, co nie? I nie okazało się, że nie. I no i ludzie tak w ogóle bardzo skonfundowani, pan wojewódzki już zaczyna tam na co postanawiał ratować dzień pani Małgorzata Foremniak i zwraca się do niego. Mirku, a powiedz mi, dlaczego chciałeś zgłosić się do tego programu? A co Mirek mówi? Żeby pokonać swoją nieśmiałość. I wtedy tak tym, to jest tak wow, i taka muzyka. I ja się powłakałem jak bubr wtedy. A on się nie przestraszył tej muzyki? Jako osoba nieśmiała jednak? Nie, możliwe. I znalazłem go na naszej klasie i napisałem, że mnie to ogromnie wzruszyło, co zrobił, żeby się trzymał. Odpisał. A co ty fajnie jakby odpisała, co ty kurwa się na moim fejmie chcesz przepaść? Co ty mi to oferujesz, odżywki, frajerze, kurwa, przecież ja wiem, że ty... A Martyna, ty też? Czy się zgłosiłaś kiedyś? Nie, ja nie. A do takich znaczy, szkolnych? Nie, albo coś? Przepraszam. No, ja tam coś tam plastyczne, jakieś tam rzeczy, nie wiem, robiłam, ale chyba... Fajnie, jakbyś na plastyczne taki chujowy rysunek i tak... A oni, Martyna, a po co się zgłosiłaś do tego konkursu? Żeby przełamać swoją... I wszyscy... Trochę tak, teraz mam flashbacki, były takie momenty w moim życiu. Ale chyba tak najdalej jakby w życie, no to jednak jak byłam na castingu do Ziarna, ale ja nie wiedziałam, że to jest Ziarno właśnie, więc historia. Tak. To nieświadomy to, casting tak zwany, to casting, jest w show biznesie, trzeba uważać na to, no. Bardzo, na nieświadome castingi. Tak. Ja tylko jeszcze chciałem polecić dwa bardzo dobre programy typu talent show, jest to Stonoga Show, ostatni, weź. Bardzo dobry. I ostatnio sobie przypomniałem, w Dwójce leciał parę lat temu, nie wiem, z 10 lat temu, taki show, który się nazywał Super Talent.
Tak. W którym to był taki talent show, gdzie przychodziły takie wioskowe gwiazdy, żeby zostać jakimś takim uniwersalnym showmanem. I wygrał Karol Monkosa ten program. I tam Cejrowski był tym jurorem. Zobaczcie sobie, niesamowite. Są na YouTubie urywki. Poziom pogardy pewnie jest niewiarygodny, jeżeli ten człowiek tam jest. Jeszcze chodzi o ludzi, którzy są trochę gorzej uposażeni. To tam musi być... No coś czuję. A ty co tutaj do nas przyjeżdżasz tu z takimi... Hehe, patrzcie, jaki głupi. Ta. A nie, to jedyne, co znałem a propos, gdzie się człowiek do czegoś zgłosi, to jak byłem na komisji wojskowej i typo wyszedł i mówi, kurwa, nie wiedziałem, że 86 kilo waży. To była jego pierwsza rzecz, jaką powiedział. No, a wzięli cię do woja? On mówi, no wzięli, ale i tak muszę głośniki przewieźć, to jest akurat. Na 9 miesięcy poszedł, bo musiał przewieźć głośniki, a dają za darmo bilet na PKS. I on powiedział, chuj, biorę taki deal. Nie, mój czas jest w ogóle bezwartościowy. Mogę poświęcić 9 miesięcy, bo mam biznes we Wrocławiu, kurwa. Cóż, co zrobić? Słuchajcie, ale jeśli przeszliśmy od partykularnej historii dotyczącej mediów, dotyczącej programów telewizyjnych, to czas na osobę, która zna się na mediach nie tylko... No da, można było też tak to zdanie skończyć. Zwłaszcza nie do mikrofonu, kurwa. Co też pokazuje wyjątkową świadomość, jak działają rzeczywiście formy nagrania. Ja lubię prowokować zalewa, bo... Jezu, ostatni... weź się wyprosty poza tym. Siedź jak paragraf. Szłeniu. Dobra, dalej. A, tak, zróbcie dla niej wielki hałas. Przed wami, moi drodzy, Gosia Zmaczyńska. Wielkie brawo! Tak, przepraszam, że to trochę trwało, ale już jesteśmy. Razi, nikt nie ostrzegał. Tak, niestety. Światła są dość mocne, ale też dużo zainwestowaliśmy w makijaż, więc nie ma problemu. Ja sobie dałem specjalną wersję z obitą mordą. To jest, to jest dla osób szukających atencji. Bo wiesz, tak się zapowiedziałem, ale to nie bez powodu, bo ty jesteś praktycznie, można rzecz, wykształcona w kierunku medialnym, jak mało coś kto. Mi ominęło chyba w moim wykształceniu. No niestety nie. Nie, nie masz wykończonych. Ja nie znam twoich kredensialów, ale ze względu... Jaki ty mnie pouczał. Ze względu na to, że prowadzisz teraz, można rzec, szkolenia i też jakby robisz, nie szkolenia per se, ale jakby... Ale jest blisko. Na zlecenie wielkich firm wielonarodowych. Multinacjonalnych o kapitale założycielskim powyżej 700 tysięcy w Anaheim w Kalifornii, to można rzec, że nabrałaś tej wiedzy dość sporo, a o dość konkretnej takiej części mediów, czyli słuchaj, może ja ci pomogę. O podcastowaniu chciałbym. Pytaj, co robi, spytaj. Super w ogóle z dwoma karłami na plecach zadać pytanie, to jest zawsze moje ulubione. Dwóch siedzi i nie pomaga. Słuchaj, jak było błagalać z Robertem Makłowiczem? To jest moje pierwsze pytanie. Zadowoleni, kurwa! Dobra, to zadałeś najtrudniejsze pytanie. Nie, chciałem połączyć jakimś mostem te dwie rozmowy, ale to będzie ciężkie. Czy ty oglądałaś występ na przykład naszego poprzedniego kolegi w Idolu? Czy... Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, od nie. końca. Lepiej na ostatnie odpowiadać. Bo... No właśnie, więc tak... Tak. Ale na YouTubie. Raczej nie kojarzę z tego z telewizji. Tak. Chociaż byłam już na świecie, żeby nie było. Ale zdecydowanie YouTube. Tak. Natomiast myślę, że ci pomogę w twoim pierwszym pytaniu. Tak. Czyli skąd się wzięłaś, dziewczynko? Więc ja faktycznie robię podcasty. Ja wiem, skąd się biorą dzieci. To nie jest... Ja jestem... Wiem, jak wyglądam, ale bez przesady. Więc tak, ja robię podcasty i akurat w tej branży jestem trochę dinozaurem, bo robię to od 2017, ale dobrze kombinowałeś z tymi mediami, tak. Bo co prawda nie jestem wykształcona w tym kierunku, natomiast wywodzę się z mediów, można powiedzieć, bo pracowałam i w radiu i miałam taki epizodzik z telewizją. Zgadza się. O! To jest ich wkład, kurwa. Jeden sapnie, a drugi tam na ksanie robi tak z ciebie, kurwa, liter. Także z tym trzeba pracować. Kto pisał te pytania w ogóle?
Nie, a w telewizji, w jakim to programie, albo na jakiej telewizji było? O Jezu, wiesz co, ja kiedy faktycznie pracowałam w telewizji, to jest tak, że większość ludzi nie ma pojęcia, że taka telewizja istnieje. Tak. Bo zaczęłam pracować w WP, kiedy WP zaczęło mieć telewizję. Tak, był taki moment, oni ze względów chyba koncesyjnych też się tak trochę potem zwinęli z tego, nie? Bo... Znaczy, wydaje mi się, że oni dalej są. Ale chyba dalej... Superstacja teraz. Chyba dalej... To jest jakby chyba jedność. WP nie. I Superstacja. Nie, ja myślę po prostu, że WP dalej nie zainwestowało w reklamę. A no, trochę to już trwa, bo to był 2016 rok. Gdyby mieli tylko jakiś sposób, gdzie tą reklamę zawiesić, jakiś portal. Dobrze kombinujesz. Więc ja w tej telewizji byłam w produkcji. Tak. I byłam od zapraszania gości do programu porannego. I do pisania belek, bo brakowało tam trochę ludzi, więc wzięli mnie, bo byłam na stażu, więc wiadomo, za darmo, do pisania belek publicystycznych. I tylko dlatego, że nikt wtedy nie oglądał WP, nie trafiliśmy na cała Polska czytać dziennikarzy. No, tak. Naprawdę. A co przeszło, co nie powinno przejść, jeśli już teraz... Co, nie, to była kwestia jakichś literówek, bo musisz wszystko tak zapierdalać z tym pisaniem. Jasne, bo na to bieżąco. Praktycznie niektórzy nie wiedzą, ale to trzeba bardzo szybko wpisać, dosłownie to jest... To, co się dzieje na ekranie, dokładnie. A jeszcze wtedy, bo teraz już trochę ogarniam, ale wtedy zupełnie nie znałam polityków. Tak. Więc przekręcić Macierewicz z Marcinkiewicz, to było blisko. Co prawda to się nie wydarzyło, ale mogło. Tak jest, tak. To jest też dosyć ciśnieniowa praca. Nasz wspólny znajomy, mój Cezarego, który teraz myśli pewnie o czym innym. Nie, ale mówię o Karolu Mozańskim, który pracował w Polsat News podczas jego tak założycielskich lat. To mówi, że on tą nerwicą przypłacił, bo tam było po prostu intensywnie. Więc można rzec, że już miałaś taką szkołę, jeśli chodzi o to, ale no, od takiej bardzo błyskawicznej formy, jaką jest tu i teraz związane z 24-godzinną telewizją newsową, chociaż nie wiem, czy WP tak działało dokładnie. Oni nie. Nie oni, ten budżet. Nie do końca, faktycznie. Ale no, jest to jak na bieżąco. Prawda? A podcast to jest praktycznie rozwinięcie rozmowy do granic możliwości prawie, że nie? I jaki był taki pierwszy podcast, którego ty słuchałaś na przykład? Wiesz co, moja historia w ogóle z podcastami zaczęła się tak, że ja bardzo chciałam robić coś na YouTube'a, bo to było super być na YouTubie i można było hajs robić, więc ekstra. Tylko nie miałam pojęcia, z czym wejść. I mówię do mojego kolegi, który trochę, powiedzmy, jest influencerem, coś tam. Stary, powiedz mi, z czym wejść na YouTube'a. Tak. I on mówi, no jak nie wiesz z czym, to lepiej nie wchodź, bo bez sensu. Mówię, kurde, masz rację, niedobrze. I mówi mi wtedy taki banał, taki kurde, coaching za darmo. Jakbyś mogła robić w życiu cokolwiek byś chciała. Co by to było? Ja mówię, przestępstwa. No. Nie powiem, przekręty na Wall Street to jedno z moich punktów zainteresowań, ale nie. Powiedziałam, że chciałabym pracować w radiu, bo wywodzę się z radia, powiedzmy duże słowo. Pracowałam w Czwórce Polskiego Radia i strasznie mi tego brakowało. A porzuciłam radio, bo myślałam, że telewizja jest super, więc wtedy próbowałam w tej telewizji. No i on powiedział, słuchaj, to załóż podcast, miej swoje radio. Ja mówię, kurwa, zajebisty pomysł, co to jest podcast? Bo to był właśnie 2017, kiedy zupełnie nie miałam pojęcia. I co więcej, większość ludzi też nie miała pojęcia, bo ja mniej więcej do 2019 roku, kiedy Okuniewska mocno wypłynęła, słyszałam takie pytania, ty, a jeśli są kasty, to też są podcasty? Więc to był ten poziom świadomości. Od Hindusów pewnie. Ale, dokładnie. Oni są przywiązani do tego systemu. Więc wiesz, ja wtedy zaczynam od takich podstawowych, typu tam Szafrański. Jasne. I tak dalej. A czy polskie? A nie słuchałeś zagranicznych żadnych? Po angielsku? Pierwszy to był taki, który odkryłam, bo był gdzieś najwyżej w rankingach, a potem już zaczęłam zagraniczne. Jasne. Bo tutaj chyba najbardziej spodcastowiony to jednak spośród nas, to jest pan Cezary. Aż głupio mi go wywoływać w takim wypadku, bo to by chyba popsuło taką dynamikę, jaką mamy w tym momencie. Gdzie on jest takim, jak ten zamyślony Rodena, po prostu siedzi tak. Nie wiem, wszyscy, cóż to się tam krąży pod tą kędzierzawą fryzurą. Nie, ale Cezary, czy ty możesz też jakiś podać podcast? Tak, polski? Tak. Nie działa! Wybacz, tak, to ja... Nie, pozwólmy, a zobacz, czy... A tak, baterie. Dobra. Nie wiem, na ile temat podcastu... W ogóle to też ci mówię, jaki to jest poziom tego.
No nie działa, bateria. No i chuj, i wszyscy siedzą dalej. Przynajmniej problem jest. Z Martyną sobie będziemy. O, jest powrót. Kurki wróciły. Tak. Ja nie wiem, na ile temat podcastów tak faktycznie jest ciekawy. Chyba nie. Nie, bo bardziej, wiesz, to jest tak jak gadanie o teorii filmu albo o teraz zasadach jest tak, komedii. To. Wczoraj chyba widziałam takiego starego tweeta pod tytułem czterech białych heteroseksualnych, grupa czterech białych heteroseksualnych mężczyzn, to teraz jest podcast. No i to tak. Trochę tak wygląda, tak. Że teraz podcasty w dużej mierze są o niczym. No, tak, tak. Ale to u ciebie to chyba nie jest tak, bo chyba najbardziej też szerokie pole, jakiekolwiek widziałem, to oczywiście podcast radioaktywny, w którym poruszanych tematów jest naprawdę dużo. Nie? I czy tam się przydało to doświadczenie z telewizji, jeśli chodzi o ogarnianie ludzi z różnych... Wiesz co, moje doświadczenie z telewizji było takie, że poza tym, że pisałam te nieszczęsne belki, tak. To później pracowałam jeszcze przy programie Pudelek Show. Show? Show. Tak, bo to była super decyzja, żeby... nowy late night show, to miało być late night show, nazwać nazwą portalu, którego nienawidzą wszyscy celebryci i zapraszać celebrytów. Doskonały pomysł. Więc moją funkcją było zapraszanie celebrytów. Świetnie. O, to ty miałeś tę fajną robotę tam. Czyli halo, skąd? Nie. Także to doświadczenie tak bardzo mi się w podcaście nie przydało. Tak, tak. Czyli no, bo z własnego drobnego doświadczenia, że jeżeli na przykład interesuje cię jakiś temat i chcesz o nim z kimś porozmawiać, to właśnie wtedy się korzysta głównie ze znajomych tak po części. Wiesz, to tak się zaczął podcast, bo ja myślałam, kuźwa, znam tyle super ludzi, że sobie z nimi będę gadać i może ktoś tego będzie słuchał. A że wtedy nie było konkurencji, to w sumie tak wyszło. Dokładnie. No. Ale wiele tematów to jest na zasadzie, myślę sobie, kurde, ciekawe jak to jest być... Przepraszam, no jak coś robię, to źle, jak nie robię, to też, kurde. Jak to jest być polarnikiem i wiesz, tak. I szukam sobie w internecie polarnika i zapraszam polarnika. Jasne, tak, tak, ale bo wiem, że tutaj też, Martyna, ty się zaaktywizowałaś, jeśli chodzi o przekręty z Wall Street. Dlaczego cię to tak zainteresowało, bo inspirują mnie źli ludzie, ale zanim to... Ale zanim to też z tego co wiem, to nawet na tej scenie chyba też miałaś... Tak, o impro gadaliśmy. Tak, z Pawłem. Z Pawłem. Neugebauerem, tak. I powiedziałam, pójdę na warsztaty. I, no i co? No. I mówię tak w sumie każdemu gościowi, który robi coś fajnego, a później tak... Okej, kumam. Ale chciałam. Chciałam, tylko stworzyłam. Bardzo dobry pomysł. Nie, bo gdzieś właśnie, jak zacząłem przeglądać tych odcinków, jest 150 ponad, prawda? Już w tym momencie. O, coś... Będzie tego dużo, to też, wiesz, na pewnym etapie to jest już trochę taka jednoosobowa redakcja. Czy ktoś ci pomaga, jeśli chodzi o znajdowanie? Wszystko one man army, nie, tak? Nie, to jest, powiem ci, łatwa robota. Tu jest, to jest taki typowy podcast. Większość ludzi w ogóle myśli, że podcast oznacza wywiad. A to nieprawda. Podcast to jest medium. To jakby YouTube to były durne filmy. No nie do końca. No, blisko, tak. Ale nie do końca. Tak. I tutaj jest tak, że sobie kogoś wymyślam, zapraszam i sobie gadamy. Później dokładnie. To montuję i heja. Super. Więcej roboty jest w moim drugim podcaście, gdzie gadam o żarciu. Dokładnie. To też jest tutaj, wiem, że dla wielu z moich prowadzących, nie będę wskazywał palcami, temat rzeka. No oni to potrafią. No właśnie ja myślałem, że, bo ja mówię o czym oni pierdolą, myślałem, że o jedzonku będzie gadane cały czas. Bo się w ogóle przeraziłem, że no ja właśnie. Się nie... Już się wpuszczam właśnie w maliny, bo tutaj masz okazję z prawdziwą ekspertką, w szczególności jeśli chodzi o słodką część tego, bo ty się rozmawiasz z ludźmi, znaczy właśnie nie, bo ja tak sobie popatrzyłem, to tam tematyka jest dosyć taka też szeroka, jeśli tak, chodzi. Tak, bo to jest tak, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak zrobić zajebiste krokiety, tak. To niestety nie pomogę. Nie mam pojęcia, Google wie. Ja sobie szukam historii, które są związane z różnymi produktami. Tak. Zumbajspiel. Prince Polo. Tak. Tutaj zaraz wejdzie temat Niemców, więc pozwoliłam sobie rzucić niemieckim. Prince Polo. Wydaje nam się, że to jest super taki nasz batonik. Tam większość notek prasowych w internecie mówi, powstało tam w 56. Było w ogóle super przebojem na Islandii. Tak. Zajebiście. Ale okazuje się, że Prince Polo zostało stworzone przez braci Szrabek, którzy byli Żydami. Wiem, że ten motyw się już tu pojawił, tak. Ale trochę innym kontekście. Ich było dwóch zresztą, więc... To nie, a Twixa to nie... To bracia.
Tej historii jeszcze nie zgłębiałam. Tam trzeba doczytać, bo coś mi się zdaje. I słuchajcie, to jest tak niesamowicie fascynująca historia, bo właśnie było dwóch braci, którzy założyli fabrykę Tip Top w Cieszynie. Tak. Tylko później, może kojarzycie taki epizod historii, nadeszła wojna. Tak. No więc oni nie byli w najlepszej sytuacji. W Cieszynie też zwłaszcza. No, no właśnie. I musieli uciekać. Tak. W międzyczasie jeden z tych braci był na łożu śmierci, ale wcześniej zdradzał żonę. Tam się w ogóle pojawiają wątki jak z Mody na sukces, więc ja w tym podcaście naprawdę wrzucam dżingiel z Mody na sukces. Elegancko. A później ten jeden z braci kazał temu drugiemu na łożu śmierci podpisać umowę. Nie, po prostu miałam bardzo zły żart, aż zakryłam sobie... A, okej. Okay. Ja słyszałam, co ty powiedziałaś. Martyna, ja to powtórzę teraz. Martyna chciała powiedzieć... Bo każda drugiemu z braci wypluć plis poloć. 100% chciałaś to powiedzieć. Bo on to gryz jak tajemnicę. Czas. To jest finał tej historii, rodziny. To jest prawie ten finał. Więc szukam sobie różnych takich dziwnych historii, albo że historia Titanica ma dużo wspólnego z historią majonezu w Stanach Zjednoczonych. Albo no to się już dowiemy. Widzisz jaka ekspertka? Nie mówi ci co, ale gdzie. To się, ostatnia jeszcze taka ciekawsza historia, to że człowiek, który wymyślił pojęcie public relation, które miało po wojnie zastąpić słowo propaganda, który też sprawił, że kobiety w Stanach zaczęły palić Marlboro, bo była ku temu dobra kampania. Don Draper się nazywa. Nie, Edward Bernays. To nie jest prawdziwy człowiek, teraz sobie przypomnę. To z serialu jest. Ty, a to nie Mad Men? Mad Men, tak. Dobry sam. W każdym razie, więc ten człowiek sprawił, że Amerykanie na śniadanie zamiast powiedzmy bułeczki czy tam jakichś płatków śniadaniowych zaczęli jeść jajka i bekon. Tak. Wydarzyło się to w bardzo prosty sposób. Producent paczkowanego bekonu przyszedł do niego i mówi, no stary, nie sprzedaje mi się, weź coś z tym zrób. Mm. No i mądry pan Edward stwierdził, kurde, odezwijmy się do 5000 lekarzy z zapytaniem, czy ich zdaniem spożywanie wysokokalorycznego śniadania może mieć pozytywne skutki. No i tam 3000 z groszem odpisało, że w sumie nie widzi przeciwwskazań. I tylko na podstawie tego jednego pytania stworzono kampanię, że jajka i bekon są najlepszym śniadaniem na rozpoczęcie dobrego dnia. Choć, tak jak wspomniałaś, same płatki błyskawiczne i też potem te wersje cukrowe, to też jest jakby pokłosie wojny. Tam wówczas były problemy z niedoborami na amerykańskim rynku, jeśli chodzi o te podstawowe produkty zbożowe, więc zrobiono tak zwaną właśnie przetwarzano je na płatki błyskawiczne. One wtedy powstały. Więc to też jest, widzisz, to jest wojna sił zawsze. Ja za papą Marksem bym chciał powtórzyć. Zawsze są ukryte siły, które szarpią duszą pospolitego człowieka. Zwłaszcza w jedzeniu, bo niewiele się o tym mówi, ale branża spożywcza to jest największa branża na świecie. Jezu, słuchajcie, słyszałam dobrą historię, tylko nie wiem, czy ona jest do końca prawdziwa. Widziałam wiele źródeł, które by wskazywały na to, że tak, ale nie mam potwierdzenia. Kojarzycie na pewno kampanię Pij mleko, będzie wielki. Tak. Prawo dla tej pani. Gratulacje. I czy zastanawialiście się kiedyś, kto był sponsorem tej kampanii? Pewnie papier toaletowy jakiś, bo powiem ci tak. To jest do momentu dobre. Zasadniczo jesteś blisko. Tak. No, gdzieś te mleko już trzeba zużyć. To nie jest w ogóle... Mleko, ja nie wiem, czy jest jakieś super zdrowe. No jakby, nieważne, kto sponsorował. Słuchaj, już padło dzisiaj określenie tej nacji i ja myślę, że to jest... Ja myślę, że to nie na miejscu. Nie, no prawdopodobnie producenci mleka. No. Nie, bo by mi się nie płacało, bo wtedy dowolny... bo było za darmo rozdawane. Nie, dowolna marka by wtedy była kupiona i ten... Co do mleka? Kafe Premium? Nie. Nie, nie. Dobra, pomogę wam. Producent tetrapaków. Tego tetrapaka. Sprytnego... Bo mleko jest sprzedawane głównie w tetrapakach, więc oni zrobili tą kampanię. Podobno.
To nie jest do końca potwierdzone, ale... Ja tu poproszę beleczkę szybko w naszej realizacji. Pani Gosia mówi, że to już się zdarzyło. Tylko bez błędów, proszę. Tak właśnie, a czy a propos błędów, czy po 150 odcinkach odczuwasz pewne zmaczenie? Dobra, skończę już z takimi żartami, ale zmaczenie materiału. Nie, ale wiesz co, bo... To, o czym mówisz jako rzecz niepotwierdzoną, czasami się potwierdza właśnie przez to, że jednak to jest tak gigantyczny rynek. Jest tylu klientów, jest tylu ludzi, każdy je jednak mimo wszystko. I to jest przerażające. Oczywiście są tam też, no ale może nie mówmy o mrocznych siłach, które niszczą naszą planetę pod dyktando, żeby właśnie duńscy fanatycy bekonu mogli zjadać go dowoli, ile się da, z każdym dzień, bo to jest dosyć przerażające. Choć polecam, jeśli mogę, książkę, która się nazywa Jak przemysł spożywczy niszczy planetę, dokładnie się tak nazywa. I tam jest dosyć ciekawe opisane na podstawie czterech składników, które są dość podstawowe, jeśli chodzi o... Kukurydza? Ze zbóż akurat, że ryż jest tam podany. Sok pomarańczowy i pomarańcze. One do dzisiaj się nim handluje w ogóle na giełdzie, co jest w ogóle bardzo dziwne. Pomidory i tuńczyk, który jest... I że to jest niby najbardziej szkodliwe? Nie, ale na przykład pomidor rośnie w Afryce, po czym jest wywożony do Włoch i pakowany, żeby był produktem Unii Europejskiej i sprzedawany znowu w Afryce. No dobra, ale kurde, olej palmowy... Też jest bardzo podeszły. Ogólnie najlepiej umrzeć. Z kukurydzy się robi... Jest najzdrowiej dla planety, zdecydowanie. Ale z ciekawostek takich, czy na przykład... Bawisz się też w jakieś takie fakt-checkowanie ludzi, którzy się trochę za bardzo nakręcają, jeśli chodzi o pewne właśnie mity jedzeniowe, czy to raczej nie jest twoim zadaniem? Czy często się też spotykasz z takimi, że ludzie do ciebie się zwracają z jakąś historią pod tytułem, a czy to prawda, że sałata GMO, od niej wyrosną mi skrzydła? Dokładnie tak. Wiesz co, nie, bo ja się na tym nie znam, aha, więc raczej do mnie się z tym nie zgłaszają. Czasem piszą do mnie, jak o coś ich zapytam, na tak zasadzie, miałam rozkminę, czy w McDonaldzie są noże. I to nie, jest bo może... by się obsługa porżnęła. I to jest może... Ktoś tam popracuj chwilę. I uwaga, w niektórych zupełnie nie ma noży. Nie ma noży w restauracji. No, bo pomidory też przyjeżdżają pokrojone. Jezu. W Łodzi nie ma? No to by było niebezpieczne. Słuchajcie, czy wy macie jakieś pytania? Tak, ja mam jakieś ciekawe w końcu. Czekajcie. Słuchaj, Gocha, powiedz mi tak, bo tak się do ciebie... Ja tak, dobrze usłyszałem? Śmiało. A jak ty na przykład jesteś w hotelu... Bo ja mam takie stare pytanie, bardzo jest mnie ciekawe. Jak ty jesteś w hotelu i idziesz na śniadanko, to w co tam celujesz mniej więcej? Jesteśmy w takim hotelu... Talerz. Takim... Wiesz co, że on, to ja już się przyzwyczaiłem. To ja już mimo uszu puszczę. Ale ty, Martyna, to myślałem, że w jednej drużynie ze mną jest. Co sobie... Jaki jest twój taki standardowy... Bo bywasz w hotelach na przykład pewnie... tak, często. Jaki jest twój taki standardowy zestaw na przykład, jaki sobie bierzesz na śniadanko? Nie no, mega nudny. No, jajka, Wiadomix, chleb, warzywa, dziękuję. A ty szanujesz na przykład, bo ja na przykład unikam parówki bardzo, wiesz, bo one są, ja podejrzewam, nie są sygnowane, znaczy nie wiadomo, co to są za parówki. Kurwa, już mnie obgaduje, chuje. Ale wiesz co, mnie parówki jakoś specjalnie nie zachęcają w ogóle, żeby je jeść no w hotelach, tak, ale prawda. Ja jestem bardzo... tolerancyjna dla jedzenia. I nie tylko dla jedzenia, ale dla jedzenia również. I mało co mnie rusza. Ale ostatnio właśnie byłam w hotelu i idę sobie na śniadanko. Podekscytowana będzie jedzonko i nagle patrzę na jajecznicę i po pierwsze nie wiem, co jest w środku. W sensie nie da się do końca tylko empirycznie patrząc, co jest, ocenić, co jest. No ale myślę, dobra, no raz się żyje, młody, jeszcze człowiek jest, przeżyje na pewno i to. Nakładam sobie na talerz i najgorsza rzecz, ona po prostu była źle wymieszana i były fragmenty, gdzie była ścięta i fragmenty, gdzie były glutki jeszcze. I to był pierwszy raz w życiu, kiedy pomyślałam,
Ja lubię, nie to miło. Się nazywa w gastronomii śliniąca się jajecznica, biskitu. Tak. Tak jak masz omlet. Omlet się podaje na kilka sposobów, jest taki puszysty albo śliniący się, czyli nieścięty do końca. No dobra, no a o, teraz kurwa nagle wszyscy oceniają. Teraz jest parada hejterów. Bo ja lubię akurat surowe raczej jajka, jak jadłem. Teraz już nie jem, bo przypominam, przemysł spożywczy zabija planetę. I co, jesteś wega teraz? 100%. Jesteś wegan? Ja się tylko żywię nienawiścią w hejterów. Jak słonecznymi tymi promieniami. Ale może wspólnie chyba dopytamy, bo nas ostatni gość, jak tu byliśmy, koniecznie by chciał dowiedzieć się o ulubione sznaki jakieś. A, myślałem, że ketchup będzie. A o ketchup to zaraz. Masz jakiś ulubiony ketchup, Gocha? Właśnie. Czy macie w ogóle różnicujesz albo na przykład kondymenta, nie? Bo jakby rozszerzmy pytanie, nie wszyscy są fanatykami dobra, ketchupu. Trzy ulubione ketchupy. Nie. Top trzy ketchupów, jakie masz. Ja myślę, że udzielę jeszcze gorszej odpowiedzi. Ja nie jem ketchupu. Dobrze, a czy w takim wypadku musztarda albo ten, albo sos ostry, bo niektórzy ten, sriracha też przyciskają? Spoko. Musztarda Dijon. Dijon, klasycznie. Z Holandii. I to jest temat musztardy, to jest ten moment, kiedy ja się zastanawiam, czy jestem dzieckiem moich rodziców, mm-hmm. bo wszyscy w moim domu jedzą chrzanową, jest takie kurwa. Uuu, twardo, to no. nie jest dla wszystkich, no, to no. jest spotkanie dwóch światów właśnie. No chrzanowa musztarda, zastanówcie się tak mocno. A ja jeszcze mam takie pytanie. Masz jakiś ulubiony swój program kulinarny na przykład? Czy znasz program Kuchnia Pontiego? To jest bardzo świetny program. Jaki? Kuchnia Pontiego. Oh man. No nieważne, masz Czarek. Jakiś ulubiony program kulinarny? No nie wypada nic innego powiedzieć niż Robert Makłowicz. Wiadomo, klasyko. Ale też bardzo lubię wracać do pewnego konkretnego odcinka, gdzie Magda Gessler na YouTubie przed świętami, to jest filmik sponsorowany przez Body Chefa, przygotowuje potrawy wielkanocne chyba i w pewnym momencie odcedza śledzie i trzyma do góry nogami sitko. Więc kończy się to no, średnio i pada takie piękne kurwa z jej ust. Także to tyle byłoby z kulinarnych programów. A to wiesz, co możesz sobie zobaczyć, oprócz Kuchni Pontiego, wszystkie odcinki od pierwszego do jeszcze Mietczyńskiego uwielbiam. A, on nie też mam pojęcia, co robię. Tak, on też gotuje. To ten koleżka, co też ocenia filmy słabe polskie. Czekam, aż pójdzie do Masterchefa, wreszcie zacznę oglądać. Jest to... Ale obejrzyj sobie, jak jest jakieś nagranie, jak Katarzyna Figura robi rosół? Czy tam co innego robi? Jakiś obiad. Ja myślę, że ona nie wie, co robi, ale warto. To jest tak soczyste. A na YouTubie? No. Też. Okay. No jest kilka takich legendarnych programów. W Polsce to nie pamiętam, ale w Stanach Zjednoczonych jest koleś, który kuchnia dla jednego z mikrofali prowadzi i ma tak przygnębiający głos, bo on zawsze... Hello, Wildcat! This is me with another program for you. Today. I robi na przykład... Na czosy, nie? Albo, o Jezu, makaron z sosem bolońskim z puszki w mikrofali. To jest tak hardkorowe, ale jeżeli mogę jeszcze, a propos tych mediów i tak dalej, bo teraz są jakby nowa fala takich programów. Pan Makłowicz rzeczywiście przeniósł się na YouTube'a z wielkim sukcesem. To się tak przyjemnie ogląda poza tym, to tak goi serce, jak się go słucha. A czy ty jesteś też na przykład na bieżąco, jeśli chodzi o bardziej takie światowe, amerykańskie programy kulinarne, czy raczej się trzymasz naszego podwórka? Mówię, wiesz tam, Antony Bourdain, jakieś takie akcje i tak on dalej. On nie żyje? Właśnie tej informacji szukaliśmy. I nasze puzzle są kompletne. Nie, ja wam powiem, że ja w ogóle programów kulinarnych jakoś nie śledzę, bo mnie bardziej interesują dziwne historie związane tak, z jedzeniem. Tak, rozumiem. Teraz Gracjan Rostocki ma fajną serię, że on naprawdę... Nie, to nie są takie, że ja tryharduję teraz na żart, tylko on naprawdę przynosi na przykład pomelo i jest odcinek Kuchnia Gracjana Pomelo i on opowiada o pomelo. A robi coś z tym pomelo? Nie, tylko opowiada... Ale takie ciekawostki o arbuzie, na przykład fajny odcinek. Czego się dowiedziałeś o arbuzie? Opowiedz nam. Już nie pamiętam, bo ja
Bo ja tylko miałem tak, że okej, okay, fajne rzeczy robi teraz i no to nie potrzebowałem dalej oglądać. Ale nie, fajnie. Nie. Uczarka, zachwyt i pogarda są porówno przemieszane. On tak się jakoś głębiej za tym, co się dzieje, za tym, że typ gada przez półtorej godziny o pomelo, to go nie zastanawia, dlaczego tak się dzieje. Że facet potrzebuje może pomocy. Ale nie, ale prawda jest taka, że teraz wiesz, jakby ta kulinarny świat się trochę robi szerszy. Ja muszę cię dopytać, jaki jest twój ulubiony sznak? Taki... Co to jest sznak? Sznak taki na... No, przekąska. No tak na szybko. Nie, ale jakbyś miała na przykład ze słodyczy coś, jak to spróbuję, jak Bartek Walczy. Jakbyś musiała coś do japy włożyć na szybko i po prostu coś słodkiego. Jaki jest twój go-to? Top 3 słodyczy. Go! Nie, sorry, że tak, ale po prostu... Ja po prostu zaczęłam już o tym wszystkim myśleć, bo ja bardzo lubię jeść, więc ptasie mleczko. O, klasyka. Mój kolega niedawno, nie wiem, czy też masz takim ten, że obłupujesz... Ścianki oczywiście. Ta. To on wymyślił, żeby... A jakby zrobić takie, że kupujesz i już jest obłupione. To jest najobrzydliwszy pomysł, jaki słyszałem. Jezu, i takie mokre jeszcze. Tak. W takim bloku jednym, tak, bam, łamiesz się na kawałki. Ej, a wiecie, co ja ostatnio znalazłem w Żabce? Są takie wafle ryżowe, które są teoretycznie zdrowe, bo ja teraz staram się być takim. I kupiłem sobie wafle ryżowe i one są w takiej posypce, dosłownie jak takie serowe chrupki. A wiesz, to znaczy, kojarz... że już nie jest zdrowe? No kurwa, ja właśnie nie wiem, bo to jest jakby ci... To jest jakby ci brokuła posypali, oblali czekoladą jak Ferrero Rocher i jesteś skonfundowany, nie wiesz, co, czy to jest... Tak, to wiesz, ale... co, to lepiej zjedz sobie lejsy z pieca o smaku kurkowym. Wczoraj zjadłem. A, okej, okay, to ja paprykowe wczoraj jadłem. To jeśli paprykowe lubisz, to też chili z limonką. Oh. No i to są merytoryczne rozmowy, a nie kurwa pierdoli o jakimś tam przemyśle. Kogo to interesuje? Racja, więc jesteśmy na miejscu trzecim. Ptasie mleczko, klasyka. Cytrynowe czy... Tylko klasyka waniliowe wedra. Tylko waniliowe, dobra, okej. Okay, dobra. Druga rzecz, grześki. Mm. O Jezu, grześki, tak, bardzo. A te w formie kuleczek jadłaś? Wszystkie. A, okej. Okay, no. Poza ludami. Intensywne są te odpowiedzi. No tak, grześki to jest bardzo moja słabość. Jeszcze hity. Mm. Bo na przykład większość... świata, to tak. Wiadomiks, plus Polski, kocha Oreo. I to jest może niepopularna opinia, ale nie rozumiem. One są małe strasznie, nie? Ale co to w ogóle za smak? A, no bez tak, sensu. Nie mam pojęcia w sobie. A hity? Tak. Hity są super. Spoko. A Kinder Country, hit czy kit? Hit. Ja też szanuję bardzo. A propos country, słuchajcie, i jedzonka, to miałam taką historię, że w gimnazjum, czy koniec podstawówki, z wycieczką szkolną pojechaliśmy do Pragi, do Wielkiego Świata. Myślałem, nie na Pragę, tylko do Pragi. Za daleko od nas. I pojechaliśmy do Pragi i oczywiście cała wycieczka, gdzie? Do Maczka. No i ponieważ ja w Maku zawsze zamawiałam wieśmaka, no to na cwaniaka idę do kasy, mówię, poproszę wieśmaka. I nie wiem, dlaczego pani mnie rozumie. I finalnie dostałam makfisz. Co było bardzo dużym rozczarowaniem w porównaniu do wieśmaka i naprawdę ja do końca nie wiedziałam, co poszło nie tak. Tak. I dopiero potem takie, o, to nawiązuje chyba do wsi. Możliwe, także, tak. Ale są takie regionalne dosyć mocne, jak się pojeździ po świecie, to się widzi, że ten McDonald's ma jakieś tam te swoje własne tam trucizny. Ale Polska chyba nie ma do końca regionalnej, no bo wieśmak to chyba nazywa się po prostu McCountry za granicą. U nas się za ketchup płaci. I to jest nasza rzecz. Chyba w Zakopanem są takie ostrzykowe też. Tace się odnosi, no? Tak jest. Tam. To jest chyba po bywa. Prostu, ja nie wiem. W Zakopanem co jest? Jakieś takie wariacje ostrzykowe mi się kojarzy, że kiedyś były. A to może po prostu jakaś kanapka drwala? Nie, to chłopy własne przynosili ostrzypki, kroili i wsuwali. No oszczędności. Ogrzewali dłoń. Ja w ogóle ostatnio, przepraszam, że jeszcze się wtrynie, wymyśliłem super apkę, jakby ktoś chciał zrobić, bo ja nie mam na to pieniędzy. Bo ja kupiłem sobie kaki i top chipsy i się zżygałem instant w ogóle. Co jest w ogóle jakieś dziwne moim zdaniem. I moim zdaniem zrobić taką apkę, bo czego na przykład... nie łączy? Czy po tym się zżygam? Właśnie, no, tak. Okay. Czy się zżygam? Apka by się nazywała Czy się zżygam? I wpisujesz co jesz i po jakim czasie coś drugiego jesz i ci wyskakuje jakoś algorytm oblicza prawdopodobieństwo zżygania się po prostu albo brzucha bolącego, co nie?
No to jest do zrobienia moim zdaniem. To tak, jeszcze no. możesz dodać funkcje, jakie będą doznania. Tak, tak. Jak głęboko to. Ale to już premium, to tak. Na spokojnie. Super. Ja słuchajcie, jak chodziłam na osiemnastki mojego starszego brata znajomych, bo ja wtedy miałam 15 lat, to pamiętam, oczywiście mądrzy ludzie, bo to 3 lata starsi, to było wtedy wow. Kolega mojego brata mówi do mnie na tej 18, tylko słuchaj, kurwa, popijaj, Boże, jak się nazywa, porzeczkowym. Tak. Popijaj porzeczkowym. I tak, dlaczego? Bo jak będziesz rzygać, będzie smakować tak samo. Dlatego tak marynarze zawsze mówią, że jak na chorobę morską kisiel, bo... No da, nie, ale to jest dobra rada. Jak gładko tak. przyszło, gładko było. Tak, on wychodzi tak, o, jak po prostu jakbyś czar rzucał. Ale... Słyszę tylko taki dźwięk. Ale... Jak syrena w porcie. A to jest ciekawe, co mówiłaś z tymi właśnie wczesnymi jakby używkopodobnymi. Ja pamiętam, jak pierwszy raz mi kolega przemycił, który miał starego, prowadził sklep, Kopiko. I tak, kurwa, ty tylko uważaj, stary, bo to klepie, to jest Kopiko, normalnie ma kofeinę. A ostatnio w ogóle trzech typów widziałem, nastolatków, którzy widać, że wracali z jakiejś takiej awantury ulicznej, bijackiej, bo kurwa, tak, relacje były, albo najebałem, kurwa, trzeba było go ten. I wszyscy mieli, wiecie co, energetyki. Tak. Bo to jest taki substytut jakby piwesia. No tego się dużo piję chyba teraz w Polsce. Właściwie jak się dowiedziałem, że Orleny dziennie sprzedałem 1,5 miliona hot dogów w Polsce. To jest jakby podstawowa rzecz, którą ludzie jedzą. Jakby się, kurde, to nie jest za dobrze chyba, nie? Bo tak wygląda, jeżeli mówiłaś kiedyś, że tam śniadanie amerykańskie to jest jakieś tam jajka i bekon, to u nas to jest właśnie Tiger i hot dog z sosiwem hardkorowym. I zwykła kajzerka z Lidla. No, jest grubo, niestety. I seta zwykle wyjebana w zupełnym przypadkiem zawsze pod moją chatą. To jest, zapraszam wszystkich, podaję adres, wiecie co robicie, jakie tam po prostu, no ale słuchaj. A jakie jest wasze guilty pleasure? Takie jedzeniowe? Ocenianie innych. Pożerasz ich. Ja lubię pryncypałki bardzo. Ja mam takie guilty pleasure, to jest naprawdę takie guilty chuj, że ja lubię tak raz na parę miesięcy sobie zajebać kajzerkę taką chamską za 25 groszy, posmarowaną pasztetem droset. I z ogórkiem kiszonym. Ja wiem, że o Jezu, teraz prawdopodobnie... Ale tylko posmarowane ogórkiem kiszonym. Nie położone tak od dla smaku delikatnie tam, żeby był aromat. Tak zwane blanszowane delikatnie. Ty, Martyna? Ja lubię słodkie. Ja jestem łasuchem strasznym i pryncypałki też bardzo lubię. A WW? Kurwa, WW! Właśnie! No, jak żadne ludzie... tam KitKaty, te... Przypomnę, dzisiaj tu padł Jan Paweł II, zero emocji, a wszyscy co to było? To był czas. A twoje, jakbyś miała powiedzieć? Co? No, Grześki. Grześki, jednak. Ale ja też kocham chiperki. No, okay. Bo to jest sukces każdej naprawdę zajebistej potrawy, że ona chrupia. Ja myślę, jak twoja jajecznica, jak se kupiłaś. O nie, ta za świeża. A jakbym tam wrzucił trochę tych skorupek, o jak chrupie. I nagle jest wszystko gicio. Ale coś w tym jest. Wcześniej piekarnia Grzybki miała torty wszelkiego rodzaju i one zawsze były takie miękkie. Aż pewnego razu dosypali tam i ja bym... Brzuszła. Nie, ale mają marcepan taki. Marcepan. Nie! Jak jest dajm, to jest taka płytka, robią płytkę z karmelu takiego. Płytkę? I oni to potem tną i wsadzają tam. I dlatego ci chrupie. Ty musisz z Martyną pójść na jeden odcinek. Wkładają płytkę w głowę ludziom z dajmów, to ich kontroluje. Oni w ten sposób muszą to jeść. Nie, no to jest chyba właśnie ten. Tak jest. A teraz ja zapomniałem, bo się zaraziłem. No nieważne. A ja bym chciała jeszcze spytać, trochę odchodząc od tematu, ale na przykład czy zapowiada się na przykład, czy chodzi ci po głowie na przykład inna tematyka jeszcze, że coś by tak ugryźć z tymi ciekawostkami, oprócz tych jedzeniowych, coś jakieś wiesz nowe? Co? Ja już robię za dużo podcastów, w sensie mam dwa swoje... Jeden teraz zaczęłam prowadzić, trzeci też prowadzę i czwarty produkuję, więc wszystkie
nie panusz się aż tak. Matej se, a co? Jak masz czas, zrób. No co, nie panusz się? No halo. A o czym byś chciała posłuchać? Martyna, jak najebana ciotka na weselu, ale co? No ale co? No ale jak? Dobra energia, podoba mi się. Ale to taka wyzwolona, taka ciotka. A korzystaj, kochana. Jedź do Zanzibaru, jakie tam chłopy chodzą. Taka Kasia Piasecka. Nie, nasza koleżanka, pozdrawiam. O. Nie, no faktycznie, też widziałem właśnie niedawno rozmowa z panem Makłowiczem właśnie. To jest kurde, to jest, wybacz, że ten, ale zawsze mnie ciekawiło, bo on ponoć bardzo sympatyczny też tak. I wiesz co, ta pierwsza, bo będą dwie. Tak. I ta pierwsza była na razie online nagrywana, jak on był u siebie w domu. Mhm. A druga będzie już na żywo, więc pewnie też będzie trochę inaczej. Ale ja byłam bardzo spięta, żeby już ograniczyć przeklinanie. Po prostu byłam bardzo spięta. I powiem wam, że totalnie, jak zobaczyłam ten uśmiech, trochę z memów, trochę po prostu z jego filmów, to takie... Nie, no, panie Robercie, no, tak, no pogadajmy. Bezpieczna przystań. To jest twarz, która budzi wyłącznie... Ja mam trochę zawsze taki w tyłu głowy, że to jest... Ja nie ufam, bo są tacy ludzie bezwarunkowo kochani. Jest taką osobą, na przykład pan Tadeusz Sznuk, o którym kurwa nic nie wiadomo. Co on ma w głowie? On może być on jest kurwa pewnie jakimś do piwnicy schodzi, to ja nie wiadomo, co on tam robi. Bo do Makłowicza to się przekonałem, bo ostatnio widziałem, ktoś napisał komentarz na YouTubie. Legenda głosi, że pan Makłowicz czyta komentarze. I pan Makłowicz odpisał, podobno nawet ze zrozumieniem. Ale ty mówisz pewnie też trochę o tym, że najgorsze, co ci się może przytrafić, to poznać swojego idola. I ja już kiedyś tego... Czarek tak zrobił, bo mnie poznał, kurwa, jest. Nie, ale tutaj ponoć jest szybki brak dystansu do tego człowieka dość duży, nie? Bo on jest taki... Też, no wiesz, u nas dzielił duży dystans, bo był w Chorwacji wtedy. Ale właśnie on jest super. Ja już go wcześniej też poznałam na żywo, tylko on tego na pewno nie pamięta. Więc jest super, ale kiedyś poznałam też osobę, którą wówczas bardzo ceniłam, no i później ją poznałam. Okay. No to jest zaradliwe. No to niestety, nie chcielibyśmy kończyć na takiej nucie. To mam ostatnie pytanie teraz do was, bo jednak zwykle w podcastach to ja zadaję pytanie. Przejęcie! Zadaję pytanie, więc dzisiaj tak trochę nie w tej roli jestem. Racja. Czy wy kojarzycie, bo zazwyczaj jak pytam, to nikt tego nie kojarzy, że coś takiego leciało w telewizji, skoro rozmawiamy o telewizji, ja jestem dzieckiem telewizji. Serial pod tytułem Czego się boją faceci, czyli Seks w mniejszym mieście? Coś było. Takiego. Ale z Magdaleną Szejbal? Nie, to były Szpilki na Giewoncie. A, to wybacz, przepraszam. Ale blisko, blisko. Coś było. I co nie było w TV w dwójce? Ja nie wiem, gdzie to było. Na Polsacie. Więcej ludzi pamięta, dobrze, czyli on jednak istniał. Czyli to nie jest... Ale ja, nie wymyśliłaś tak skomplikowanego tytułu, to by było, wiesz, tak. Psychozy inaczej działają, one są zwykle dość proste tam i biegnie na ciebie wilkołak. Po prostu ja, chyba to była rzeczywiście produkcja polska gdzieś tak sprzed 10 lat. Tam chyba Wilczak wystąpił? Ja nie wiem. Pazura. Pazura, okej. Okay. Bo zawsze mi się... Ale dwóch było, więc może to... No Pazurów też jest dwóch. I Wilczaków. Ale... I Wilczaków też, bo to Bonus BGC, to jest Piotr Bonus BGC Wilczak. Wspaniali ludzie w ogóle. Jeszcze trochę name checkingu takiego wspaniałego, to tutaj trzy razy powiesz, wiesz, Atencjusz, Atencjusz, Atencjusz i on tu przybiegnie i będzie tam handlował. Nie, ale jeżeli chodzi o takie właśnie deep dive'y, to czy ty masz jakąś na przykład grupę, na której też masz jakieś ludzi, którzy ci trochę pomagają z researchem do takich rzeczy? Wszystko? Nie, ja sobie uwielbiam szperać. Research to jest jeden z moich pojedynczych talentów. Więc akurat jeśli chcę znaleźć jakieś informacje, to z dużym prawdopodobieństwem je znajdę. To jest takie ostrzeżenie dla moich znajomych, którzy to oglądają. Więc research to jest ten przyjemny etap. I dla komornika Piotra C., który nie prowadzi bloga Pokolenie IKEA. Tak, a jak coś potrzebuje wiedzieć, to po prostu pytam ludzi. No i cudownie. Czyli generalnie... To nie najgorzej, w życiu nie masz gocha chyba. Bardzo miłe życie powiem. Fajnie masz. Tak. I chyba Instagrama masz takiego ogólnego, gdzie można szukać informacji odnośnie jakby wszystkich tych twoich działalności, czy pierdolę?
Chyba ty najlepsze pytanie do tej pory. To jest to, o Jezu, jaki tam był suspens. Mocny kandydat. Ja mam Instagrama absolutnie o niczym. Nie jestem instagramerką. To, ktoś mi mówi, o Jezu, jesteś instagramerką. Kurwa, nie. W sensie, jakbym była instagramerką, to pewnie robiłabym na tym pieniądze. To nie jestem. To ja sobie widziałam, co chciałam tam. Nie, w sensie jestem na Instagramie, ale traktuję to jak środek komunikacji. Kurde, nie? Ja też mam Instagrama o niczym. To chyba strona. Od strony chyba lepiej odsyłać też ludzi, żeby mogli sobie... przepraszam. Sprawdźcie, tam rzeczywiście wszystko jest ładnie rozpisane i również tak samo zresztą elegancko poukładane, jak tutaj właśnie nasza pani gościni podała. To zresztą nas postawiła do pionu, bo my tacy tutaj sobie prykamy, kurwa, jak jakieś zajączki. A tu trzeba do ludzi internetu, tak, mam nadzieję, że przytniemy trochę tę rozmowę. Strasznie dużo rzeczy. Mogę wam pomóc w montażu. To o kurde, by się przydało. Jak ja to mówię wszystkim gościom we wszystkich moich programach, słuchaj, zrobimy tak, że to będzie super. To jakieś czasem to po prostu jest kłamstwo, ale warto powiedzieć. Tak jest. Kłamstwo z uśmiechem to pół prawdy jest. Dziękuję ci bardzo serdecznie, moi drodzy. Wielkie brawa naszym gościom. Kocha z Moczyńska. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ale rzeczywiście trochę takie, dziękuję serdecznie jeszcze raz. Trip down the memory lane. Czy chcemy się zamienić mikrofonami? Czy tobie odpowiadam? Nie, dziękuję. No dobrze. Miałeś już mikrofon wczoraj w Hydrozagadce. Słuchajcie, przepraszam, zanim ty coś powiesz, to ja chciałem tylko szybką rzecz, bo trochę się boję, co Bartosz powie na to, bo już mówi, o Jezu, już słyszę, jak już... Ale ja muszę się kupić na chwilę, także bardzo cię przepraszam. Co to jest za problem? O, Jezu, przecież, czy ja kiedyś ci robiłem problem z tym sikaniem? Tak. Jest to nagrane. Jest, o rzeczywiście, jest sytuacja. No ale to się zdarza. Tutaj rzeczywiście Gosia wspomniała o takich wspomnieniach jedzeniowo-telewizyjnych. Czy ty pamiętasz taki program na przykład Gotuj z Kuroniem? Jak był kiedyś? Z Kuroniem? Tak. Nie. Ale tego blondyny, Boże. Jak on się nazywał? Taki blondyn? On chyba dalej gotuje. Pascal. Nie. On ponoć nie mówił z akcentem. What? Kto? Okrasa. Okrasa. Dziękuję. Blondyn? Okrasa. On blondyn? On jest blondyn. Blondyn się nie dostał. On jest blondyn, ale tak, no ja słyszałam taką plotę, że właśnie Pascal udawany miał akcent. O. Mówi tak naprawdę? Mówi tak naprawdę? Shit, koniec plotu. Trochę szkoda. Trochę szkoda. Trochę szkoda, faktycznie. Chociaż tam, dlaczego wspominałem, bo ty śledzisz programy kulinarne, oglądasz sobie na przykład, niektórzy lubią do jedzenia oglądać jako jest ja o jedzeniu. Ja powiem tak, ja nie muszę, tak. Bo mój Kuba cały czas ogląda coś o jedzeniu. Cały czas. I po prostu cały czas słyszę jakieś polecenia, jakieś ciumkanie, ćlamkanie. I po prostu jak wpadł w taki... znalazł typa, który generalnie nagrywa w taki sposób te swoje... ja nie wiem, to jest recenzja kurczaków z KFC w Stanach. I chyba najobrzydliwsze, bo tam te wszystkie takie smutne mikrofalówki i tak dalej, smutne sałatki, że masz po prostu tam super sałatka, coś, jakaś konserwa i majonez cały i sałatka. Jakby to już to jest nic przy tych kurczakach. No i generalnie on je to w samochodzie. O nie, ja wiem, on jest bardzo otyły. On taki... jest i tak... Ale jest... Przepraszam, głupie pytanie w sumie. To trwa. No. A chciałabyś, żeby on to na słuchawkach słuchał, siedział tam, wiesz? Nie, bo to jest trochę... My jesteśmy długo ze sobą. Jak on odkrył, że mnie to wkurwia, to leci na dużych wszystkich. Czaję. Ja to 100% czaję. Ja też uwielbiałem mojego brata zawsze tak podkurwiać. Też związane z jedzeniem. Na dwa sposoby. Pierwsze to było... Nie dawałeś mu jeść. Ja wiem, nie. True. Ale nie, jak... pierwsze to było, jak brałem łyka coli, zawsze to robiłem tak. Małego. I... Za każdym łykiem. Piłem tak litr na przykład. I widziałem tylko, jak mu tam oko lata. I już powoli. A drugi numer, a to już do bójki były od tego. Pozdrowienia, Jakub. Kurde, byłeś cierpliwy. Brałem maślankę taką, stracciatella z kościana, bardzo dobra zresztą. I nalewałem sobie do szklaneczki, mniej więcej, no może gdzieś tak do połowy. Wypijałem ją, bez zrobienia. I palcem czyściłem całość.
I on to siedział, patrzył na mnie, już taki wzrok, kurwa, jak Sienkiewiczowski bym nazwał. No, do, no napal i to... Jak, po tym jak to czyściłem, to oczywiście straszne dźwięki, prawie jak tamten koleś zawałowiec twojego męża tutaj, to ja, patrząc mu w oczy, nalewałem sobie kolejną porcję. Mówi, a nie możesz to na sam koniec raz zrobić? Ja mówię, nie, nie mogę. Ale tak a propos rodzeństwa, to też nasz kolejny gość dzisiejszy też ma siostrę i a my się znamy. God damn it! Ma rodzeństwo. Jeśli to nie jest najlepszy segway do tej pory, jaki słyszałem. Martyna, dzisiaj dwie nagrody, najlepsze pytanie i najlepszy segment. Słuchajcie, gdyby to był Maciek Bufal, to ja bym miała dwa złote cały czas. Zapraszam tak na mądrę, nic. On za takie o rzeczy Jezu, daje pieniądze. Chciałbym, żeby to był Maciek Bufal. Jezu, ale by to się bili za lewem o mikrofon. My... I bym przegrał. Pozdro Macie. No i nasz kolejny gość tak. Ma siostrę i na pewno też ma dużo związanych z tym z sytuacją anegdot. Proszę Państwa... Zróbcie drodzy, wielki hałas dla tego człowieka. Janek Wasilewski, wielkie brawa! Cześć, Jachu! Elo! Słuchajcie, bo tak patrzę, że on no tu od 20, minutę macie na mnie, tak? 21 zaczynałem, ale to dwukolnie 20 minut dowiedziałem. Jebać ich. Tak, czułem, że ogólny vibe jest jebać wrażliwych chłopców. To wrażliwi chłopcy tak. Bardzo często sami przedłużają, więc... Mhm. Występowałem tam nieraz. A dzisiaj nie występuję, więc jebać. Ale słuchaj, to szybko przyjdzie. Jakie twoje jest pierwsze wspomnienie telewizyjne, jeżeli byś mógł... Wow, będziemy powtarzać dokładnie te same pytania. Tak. Nie, pierwszy raz to padło, nie. Bo zapomniałem zadać je gościom. Martynę. Ale to był taki wstępniak, taki wiesz. Moje pierwsze telewizyjne... To chyba to, że i to w ogóle nie ma związku z tym, co widziałem w tej telewizji, tylko z telewizorem, że miałem telewizor w domu i sobie oglądałem, a potem poszedłem do domu kogoś innego i się okazało, że ten mój jest radykalnie mały, taki strasznie mały. Ja byłem w dużym salonie i potem już nie mogłem normalnie oglądać telewizji. Ja mam dokładnie tę samą historię. Kurwa. Się dowiedziałem w innym domu, że moje jest radykalnie małe, ale nie o telewizorze. Czekałem na... Mówię, nie, nie zrobi tego, nie. Ja się zastanawiałem. Nie zniży się już tego, nie wróci, mogę. Nie. Nie Bartosz Zalewski. To było nie. O kominku. Tak, jasne. Chyba o kominie. Nie, ale na przykład jeśli miałbyś powiedzieć kreskówki raczej ja wrestling, co lubisz? Wrestlingu za bardzo nie oglądałem. Kreskówki, pamiętam, że za moich czasów, jestem trochę młodszy od ciebie, było Cartoon Network, ale ono było tylko po angielsku i tylko u moich dziadków. Ale pamiętam, że to w ogóle nie przeszkadzało w oglądaniu, że to dokładnie tak samo. Potem się pojawiło po polsku i to było dokładnie tak samo, ale potem bardzo szybko przestałem i zacząłem na studiach oglądać Cartoon Network. I to jest najlepszy okres. To jest wspaniałe, ja nie mogłem przestać, całymi dniami oglądałem. Tak. I jarałeś Jonty też. Nadzieję, nie byłeś typem, co ja nie jaram za bardzo i nie. Bo u ciebie to chyba bardziej radio, prawda? Jejku, bo prowadzisz podcast, tak nie jest. Nieprawda, bo jestem dobrą koleżanką i słyszałam nie raz, jak byłeś mały i bawiłeś się w radio. A to prawda. Kurwa. Widzisz, jak się dobra koleżanka, kurwa, kocha teraz, mi powiedziała. To prawda, Martyna jest moją bardzo dobrą koleżanką. Poznaliśmy się na tej scenie zresztą. Tak, ja mogę powiedzieć, innym. Jak się poznaliśmy. Nareszcie będę to mógł powiedzieć na wizji. Otóż ja mam koleżankę, która się nazywa Kasia Kowalska. I ona ma siostrę, której ja nigdy nie widziałem, ale Kasia mi kiedyś pokazała zdjęcie swojej siostry. Tak jak ty masz siostrę. Siostra, tak jak ja mam siostrę, prawda? I siostra Kasi Kowalskiej nazywa się Martyna Kowalska, tak jak tutaj Martyna Cytryna. Tak. I jak kiedyś sobie wchodzę, coś tutaj grałem w resorcie, patrzę, ej, chyba ta Martyna Kowalska, siostra Kasi tutaj jest. No i okej, no co z tego. Gram i tak wyszło, że ja coś powiedziałem, że jestem dobry w small talku i wtedy Marta Iwaszkiewicz powiedziała, tak, to udowodnij, a z tą panią pogadaj. Wyciągnęła tę dziewczynę, co ja byłem przekonany, że jest siostrą Kasi Kowalskiej. No i tak zaczynam gadać, mówię, czy ty masz na imię Martyna? No i Martyna mówi, tak, czy masz na nazwisko Kowalska? Tak. Czy masz siostrę Kasię? Tak, już takie dziwne. Czy to jest twoja karta? Nie, przepraszam. No i już się zdenerwowałem, bo pojebałem, bo pytałem tylko, czy ma siostrę i było tak, a potem, czy twoja siostra ma na imię Kasia i było, że nie. I jest druga Martyna Kowalska o takiej samej twarzy
Ja uważam, że to jest ciekawe. Widzisz, kurwa, Cezary, jest jedna... nie dałeś zagrzać historii. I... Przepraszam, ja bo ja ale nie, ja spaliłem zanim ty mi przerwałeś, więc... Ja kurwa, jestem atencjuszem, kurwa, strasz. Ja chcę tylko powiedzieć, że jest jeszcze jedna Martyna Kowalska, która mnie nienawidzi. Co? Za to, że ukradłaś jej tożsamość pewnie. To, tak. Popełniłaś dużo przestępstw. Ja wiem za co, ja wiem, uwagę. Ja nie. No, ale robię zdanie, że się ona spóźniała, a nie ja. What? A, tak, w twojej szkole, tak, mówiłaś. No, to jest no chyba mówiłaś to żałuję. Ostatnio... Żałuję, że ją znałaś. A to Kasia, to chyba Kasia Kowalska śpiewała, żałuję, że cię znała. Ewelina Flint. Ewelina Flint. I nie zresztą z Idola laureatka. Nie chciałeś wierzyć i nie masz szans. I bez... To nie, przepraszam, to śpiewała Kasia Cerekwicka. Nie. A nie, to Ewelina Flint. Choćbyś upadł na kolana, bitch. Przepraszam. No tak. Będziesz do mnie podjeżdżać z fitem, ale a propos... Ewelinę Flint, kurwa, lor, chce mnie tutaj... Króla mnie pokonać na tej scenie. Człowieku, ja... Kiedy ty jeszcze mówiłeś na, kurwa, telewizor Pep, to ja już wąchałem pierdę Eweliny Flinty zamknięte w butelce, jak, kurwa, Robinson Crusoe wyrzucone po prostu. A ty nie chcesz tu podjechać? Z czym do ludzi? Ale rację. Co słuchałeś w radio? Nie, właśnie, radio. Nie, bo... Ale znaczy, ja i tak bym tego podcastu słuchał w domu, więc mi jest trochę wszystko. Ty, ale autentycznie robiłeś nagrywki radiowe na jakieś... Robiłem, no totalnie. Sprawa, bo ja jakoś bardzo dużo w ogóle radia słuchałem i Artura Andrusa totalnie. Czyli trójeczki, a no. te ich... Oni latem mieli naprawdę taki... Ja nie wiem, czy miałeś takie dziecięce wspomnienia, że lato z radiem... Ale lato z radiem było na jedynce i to mój dziadek słuchał. Ja wiem, ale nie, to nie mówię o konkretnym programie, ale że latem się słuchało znacznie więcej radia? Nie, ja raczej tak, że na jesieni, że tak w domu byłem po szkole, tam rodzice słuchali. Ja do tego Andrusa latałem, pamiętam, że był jakiś taki o 21, to ja wytrzymywałem do tej 21 i nie zasypiałem. Potem w ogóle byłem bardzo słabym raperem, nieważne, i wysłałem mój utwór do trójki na konkurs i zadzwonił do mnie Artur Andrus i ja prawie tam po prostu zemdlałem. O, mówi, no słuchaj, chujowy. Chujowy. Osobiście chciałem ci to powiedzieć. Nie. Ile ty masz lat? Ale stary, jakby on jeszcze powiedział, chujowe nie sprawdzałem. Co za menda. Ale... Znaczy, faktycznie było tak, że on powiedział, że no, całkiem fajne, koledzy mówią, że będzie wysoko, ale on jakoś tak sam nie był przekonany. O, oh, man. Ale to zadzwonił na antenie w trakcie... I było ale nie, on zadzwonił później, bo puścili to na antenie i... Weź, słuchaj, jachu, taka sprawa. No musiałem tak powiedzieć. Nie, ale tak. Ale tak, słuchałem bardzo dużo radia A powiedz mi... Co mi w słuchawkę wchodzisz? Słucham? A przepraszam. Proszę. Nie no, mów, żartuję. A jaki twój był twój przekaz w rapie? W sensie, co cię powiedział? Mój przekaz w rapie był tak... Nie, absolutnie nie. I jaką miałeś ksywkę przede wszystkim? Ksywka, ja jej nie podaję, można ją oczywiście wygooglać, podaję. Można... Ja nagrałem około 50 utworów. Wow. I wydaje mi się, że byłbym znanym raperem, gdybym z tych 50 wypuścił tak z 6. I rzeczywiście ale tam... Ja myślę, 50. Tak. I tam 6 było dobrych, ale to raczej tam... To były takie... Trochę taki comedy rap, trochę jakieś absurdalne. Teraz jak słucham Maty, tylko Mata tam na jakichś narkotykach i tak dalej, ale że... A ja o radio. Że Mata robi coś takiego, co ja robiłem wtedy, tylko że on to umie robić. W sensie, że jakby że to jest dobre, ale mi się bardzo kojarzy. Powiem, jaki to był typ rapu, że miałem wywiad na stronie głównej hiphop.pl. What? Który miał 1000 komentarzy i ani jednego pozytywnego. To trochę jak Mata. Ale... Jedyny raper, który mnie lubił, to był Focus. Nawet supportowałem Focusa w Warszawie. No tak, to też jest... Popatrz, to też jak to się splątane ścieżki losu prowadzą. Ale czy ty aplikowałeś kiedyś do jakiegoś radia lokalnego, żeby tam przycisnąć? Nie. A studenckie? Nie, błagam, za karę chyba w życiu. Nie, ale jako dziecko nagrywałem, miałem taki radyjko, pamiętam, że było coś tam napisane, jakiś Sony Basic, a moja siostra była Basia. Ja się strasznie dziwiłem, że na cześć mojej siostry wyprodukowano radio i tam miałem kasety. I nagrywałem bardzo dużo rzeczy. Znaczy, jak mi się kończyły pomysły, to po prostu czytałem encyklopedię. Ja pierdolę. I ty mówisz, ale to jest bardzo słodkie, bo wszystkie...
wszystkie nazwiska przeczytałem po polsku. A. Ale taka rzecz, która mi się... A, jeszcze miałem coś takiego, że wujek mi pożyczył kasetę 12 groszy Kazika. Tak. I ja to sobie przegrałem na kasetę. Ale te kasety, na które się przegrywało, miały równe te przedziały czasowe, więc na koniec coś zostawało. Tak. Więc ja na tego Kazika na koniec każdej strony nagrałem moje własne audycje, w których komentuję piosenki Kazika. I jeszcze robię tak, że rozmawiam sam ze sobą, a miałem wtedy jakąś taką niesamowitą zdolność, że się kłóciłem sam ze sobą dwoma różnymi głosami i to naprawdę brzmiało tak... Co mnie przeszkadzasz? No nie, no weź... Nie, nie, nie! I to brzmi naprawdę, jak dwie osoby, które się kłócą... Janek. Ja myślałem, że jestem nerdem, kurwa, a to jest hardkorowe. Bo ja też to robiłem, ja też nagrywałem audycje dość długie, ze znajomymi się siedziało, nie wiem, czy Martyna też robiłaś, że wciskało się rek i po prostu let's go. Nie, ja tylko kradłam... Koniec. Nie, ja... Ale leciało radio, leciała piosenka, ona mi się podobała, tak. Więc ją nagrywałam. Mixtape'y tak. Takie, i pamiętam ten moment, w którym już wszystkie jakieś takie się tam pokończyły i miałam Benjamina Blimsiena. Kurwa! I przegrałam jedną z kasek. Przygody słonia Benjamina Blimsiena? No, tak. Było myślałem, że nikt tego nie kupował. Nie, wiem. Nie, mama mi to kupiła kiedyś, no. To, ja to Pimpusia Sadełko raczej. Ja jestem bardziej Polak. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że ja te moje audycje to nagrywałem. A masz to jeszcze w ogóle? Mam. I właśnie, bo ostatnio tego słuchałem, zgrałem sobie. Mam MP3, słuchajcie, piszcie do mnie na pierdolę. Nie, nawet zmontowałem z tego na potrzeby tego mojego podcastu, żeby do mojego podcastu wrzucić to, ale uznałem. Don't do it. Nie, nie, tam zmontowałem z 4 godzin jakieś 2 minuty. A, dobra, okay. I było to całkiem zabawne, ale... ja to nagrywałem teoretycznie z moją siostrą, tylko że moja siostra jest młodsza, więc to nagranie polega na tym, że ona co jakiś czas mówi, no młodsza, ja byłem mały, ona jeszcze mniejsza. Jasiu, mogę teraz coś powiedzieć? Nie! I tam Vasco da Gama, czytał to językowe, i Basia! Przynieś mi picie! To trochę jak tutaj nawet. Ale ja nie chcę. No i potem już coś takiego, że kończymy to nagranie i wiecie, jest to takie... Tak. Halo, to ja, Basia. Jestem porwana przez... Znajduję się w domu. Jest takie... nagrywam teraz sama. No i ogólnie nagrasz teraz... Mówię to na wypadek, gdybyście mnie nie odnaleźli. Ale potem jeszcze jest takie, że chyba parę lat później, dużo lat później się dokopaliśmy, takie okresy gimnazjum. I jest coś takiego, że moja siostra coś tam nagrywa, jakieś takie gimnazjalne zwierzenie, już tam nie będę mówił. No. I wtedy ja wchodzę i mówię, ej Basia, chodź posłuchać Metaliki, jest taka fajna piosenka. Takim pierwszym w miarę niewysokim głosem. To jest super, bo fajnie to odkopać, rzeczywiście. Ja niestety wszystkie te taśmy usunąłem, bo tak jakoś na bieżąco, nie? Ja nagrywałem potem, bo to był też duży zwyczaj nagrywania utworów z tego. Mój brat robił składanki, hity 2001. Ja miałem taki, nazywało się Ścierwo, bo Ścierwo 01, Ścierwo 02, dużo Carlosa Santany. Robem Tomasem pewnie. Jak ten... było coś z gitarą basową, ja wtedy lubiłem gitarę basową, to... Przegrywałem z kasety na kasetę, robiłem pauzę, cofałem, przegrywałem, cofałem i tak po prostu 8 razy był jakiś fragment piosenki nagrany na tej składance. Chociaż kiedyś jechałem z typem, który miał taki zwyczaj, że na kasetę nagrywał jeden utwór. Ale nie, że raz. Na całą kasetę. Jeden utwór. I to było co w menu. To co on... Ja jestem też z tych ludzi. Ja kumam, ale jak jedziesz stary 3,5 godziny w tej i nazad do brzegu dolnego po opony, a typ ma tylko tam, 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 Rickiego Martina, kurwa, w kółko po 3,5 godziny słuchania Rickiego Martina. Poza tym takie... Ty, a może wyłączymy? Nie. Takie słuchanie piosenek w kółko, to raczej przynajmniej w moim przypadku, że sobie tak słucham, myślę sobie, a jeszcze raz. A nie, że z góry zakładam, że 90 minut kasety, nie? Ale wiesz, jakie to wariactwo było, bo to dochodziło do końca i tam... I się kończy, jak się coś ta chwila... Zmienia się w kaseta, strona i...
Ej, ej! A znany stand-uper zza oceanu, John Mulaney, ma taki bit o tym. No nie będę opowiadał bit o Johna Mulaney'ego, ale o tym, jak puszczał z kolegami jako dziecko w szafie grającej jakiś utwór. A, to jest stary numer. Ja jak się najebałem na Dzień Świętego Patryka w Londynie i zjarłem piguły, to wcisnąłem 64 razy ten sam utwór. Zapłaciłem z góry za to. Prawie przejebałem całe pieniądze, jakie tam zostałem, tylko żeby zamienić jeden wieczór w piekło dla tych ludzi. Naleciał 64 razy. Ja tam pamiętam, że ten John Mulaney zrobił coś bardzo prostego. Ring of Fire. Że on zrobił... A, no to fajne. On chyba puścił Sex Bomb. Tak, chyba tak. Tam Sex Bomb! I tylko, że on nie wygubił tego 64 razy, a 62 razy. Tak. 63 to był inny utwór i 64 to znowu Sex Bomb. Perfecto. Taki... Czuję się bardzo nieswojo, że powiedziałem kawałek bitu Johna Mulaney'ego i się śmiejecie. No, to, stary. To, ale obejrzyjcie, fajne jest. ale chciałem powiedzieć, co jeszcze mam w ogóle nagrane i to jest w ogóle... No dobra, słucham. No bo już teraz to nie w timing w ogóle, ale powiem chuj też, że ten... Że ja chciałem taki żart, wymyśliłem, że chciałem puścić jeden kawałek w kółko i się nie udało, bo to był trójkąty i kwadraty. Dobra, kurwa, już tam. Dobrze, dobrze. Tak jest, to jest scena impro. Tu nagradzamy próby. Nie efekty. To się odwróć. Spokojnie, Czarek. Dobry żart, autentycznie dobry. Dobry, w złym momencie, a już, ale tak. No. Ale dobry żart w złym momencie dalej lepszy niż zły żart w dobrym momencie. A propos właśnie puszczenia w kółko, to znowu o mojej siostrze będzie. Pamiętam, jak kiedyś... Jezus Maria! O Jezus! Ale mam, ale mi dośrodkowałeś! Jezus Maria! No, ale co? Że ją... No mów! Że ją no to? No to jedziemy, no! Że puszczała się w kółko? Nie. A nie. Myślałem, że... Nie. No, że puszczanie w kółko... Nie, bo ja myślałem, że... Nie, bo mogę to powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć? Możesz, no to jest... Myślałem, że... No nie, dobra, bo coś podobnego. Pozdrawiamy moją siostrę. Jak taka była reakcja, to ja nie chcę dobijać się. Nie, no powiedz, już chcę wiedzieć. Nie, to było dokładnie to samo, tylko ze szczegółami właściwie. No, chciałem podać miejsce i też osobę. U ciebie na chacie, ja wiem, ale... Ja jechałam samochodem. Mój chłopak miał samochód taki stary, Mercedesa takiego starego i tam stwierdziłam, że fajnie będzie włączyć płytę, wsadzić tego Joe Cockera i się zepsuło i byliśmy tak, że nie mogliśmy wyłączyć tej płyty, wyjąć jej nie mogliśmy w ogóle i ona się resetowała za każdym razem, kiedy się zatrzymywałeś. A jaki był pierwszy utwór na tej płycie, bo ten, na pewno... Every generation is... N'oublie jamais. Można zaimprowizować piosenkę Joe Cockera na tym etapie. No jest to stara, na której improwizujemy. Bo on już w pewnym momencie swojego życia to brzmiał po prostu jakby... jak ten typ na końcu baru. Wiecie, o co chodzi? Ten najebany koleś, co jak tam, wiesz... Do kogo on gadał? Gdzieś tak, wow, to piosenka jest, dobra. Oni, ci, jak oni tak mówią, to zwykle to jest takie dodawanie sobie duże. Albo takie coś na między dodawanie sobie tuchu, a tłumaczenie się czegoś. Tak. I to zwykle jest wygrywanie kłótni z samej sobą. No to nie. Kto mówił inaczej? Ale nie, ja miałem sytuację, mój kolega, pozdrowienia dla Bartka. On miał także miał pierwszą MP3 taką, ona miała 128 chyba 8 mega. I jedyne, co mógł załadować, to gabery, czyli muzykę typu Gaber. No, w roku 2000 to oznaczało słuchanie takiego składu Kielce Terror Corps. Kielce Terror Squad to się nazywało. To jest, dla tych, którzy nie wiedzą, Gabery to jest taka muzyka hard techno, gdzie prędkość jest gdzieś, bitów jest około 3000 na przykład. Nie, i tam... I mu spalił się komputer. I to jest wszystko, co miał przez 2 lata jako słuchanie muzyki.
te gabery, kurwa, i on nie wrócił już normalny z tej podróży. Po prostu on był tak zważony, on Bartek się skołkał, on nie. Ja się, że tylko to słuchasz. Kurwa. Jasiek, a impro to sekta? Nawiązujesz do pytania z mojego podcastu, które zadaję. No bo ty nigdy nie powiedziałeś. Ja nie powiedziałem nigdy w moim podcaście. Mówiłeś. Mówiłem, tak coś tam się od... jakby Jezus... Miałeś Jezusa? Jakbyś wziął, tak. Jakbyś wziął definicję sekty z encyklopedii tej, co czytałem. To się zgadzaj. To nie, no to nie jest sekta, ale tak na taki feeling to tak, no. Okej, okay, a słuchaj, a ja mam tak, bo ja takie chciałbym ci zaproponować. Co? No, słucham. Nie, Jezu, dlaczego ty jesteś taki konfrontacyjny dzisiaj w ogóle? To jest najdziwniejszy konflikt, jaki w życiu widziałem po prostu, bo jest jakby Szwajcaria z Czechami się, kurwa, stało. To prawda, ja słynę w moim podcaście. W historii się zdarzyło, żeby nie było wątpliwości, ale teraz to się w głowie. Jak to kto? Hip-hop. Jachu, ja bym chciał z tobą zagrać jedną rundę w Tylko Pytania. Teraz? Tak. Dobra, jestem bardzo słaby w Tylko Pytania. Ale właśnie, bo my... Przepraszam bardzo, bo ja tu przegapiam szansę na promocję mojego podcastu. A, nie Tylko Pytania. A, bo ten. Tak. A to stąd ta nazwa? No tak. Okay. O, i to jest ta gra. Ona jest bardzo, nie lubię ja tej nazwy. Ja ją poprowadzę w takim razie. Bo to już mamy mało czasu, ja bym chciał... Dobrze. Tak, na zakończenie. Starcie Super. Tytanów. Ale ja ogólnie powiem tylko to, że jestem bardzo zły ogólnie. A dobra. Starcie Tytanów. Jakieś miejsce bym poprosił, jakąś lokalizację. Super. Grudziądz. Pierwsze. 3, 2, 1, Grudziądz. Halo, dzień dobry. Czy ma pan bułki? Kurwa, to... jakie bułki? A pan myśli, że nie wiem, jakie bułki... A, już nie mogę! 1-0! Oczywiście, wygrałem państwa, z prosem. Nie, do 3. Trzecia lokalizacja. Hop, hop, hop. Proszę. Resort komedii. Teraz ty zaczynasz, proszę bardzo. Czy impro to sekta? A jaka jest definicja sekty? A co ty, kurwa, myślisz, że wygrasz ze mną w tą grę? A czy to nie ty chciałeś w to grać? No jestem śmieciem. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Bardzo mi się podoba. Wow. I to na to czas schodzi też. Oj, no dobra, jak ty mówiłeś 20 minut o przemyśle pomidorowym, to kurwa, to grzecznie ci czekałem. Co ciekawe, produktem tego przemysłu jest gra w pomidora, więc jakby, która jest też intensywna, podobne założenia. Nie, ale słuchaj, ja muszę szybko dopytać, bo tu rzeczywiście zaraz właściwi chłopcy, nie możemy się ich sprawdzić, by z ich oczu roniły się łzy, ale... Musimy, bo tu im się słuchaj, przyda. Jak ci się pana byłego rzecznika praw obywatelskich, naszego ombudsmana, pana Bodnara udało? Ja mam takich dwóch gości, o których mnie dużo osób pyta, jak mi się udało. To jest jeden, to jest Dem 3000, ten od kutów z Bronxu i różnych znanych rzeczy, Jakub Dębski. A drugi to jest właśnie Adam Bodnar i ludzie mnie pytają, jak ci się udało? No jak po prostu znam. Aha. Coś to nie był żaden problem. Że Adam Bodnar był moim promotorem i ja chodziłem jak taki kujon straszliwy, jak tam studiowałem na wszystkie... Miałem u Adama Bodnara chyba 7 szóstek z różnych przedmiotów. Bo dla mnie to były jedyne rzeczy na tych prawie głupim, co mnie interesowały. I Adama też po prostu znam. A to akurat fajne, bo on raczej wywiadów nie udziela, więc to było... Zaraz, na studiach szóstki? A nie... No, jak się a nie tak... ma, tam nie jest 5? Najmniej? Jest, ale mogą wpisać w system 6, ale... Kurwa, z średnie i tak się liczy. No takie... No czy to tak wygląda, bo to i tak się liczy jako 5 do średniej, tak. Faktycznie jest coś takiego dla takich ekstra, kurwa, tak. Włazidupów tam. No ja myślę... Nie, ale to ja przesłuchałem tę rozmowę z wielką przyjemnością, bo też widać było znawstwo twoje, jeśli chodzi o materię, w której coś się tego... No w prawie to rzeczywiście prawa człowieka to jedyne, na czym się znam. Też polecam rozmowę z doktorem Adamem Ploszką, który też mówi o prawach człowieka, a no, profesor Adam Bodnar udziela wiele wywiadów, więc w pewnym sensie on już słyszał te pytania, już 14 razy odpowiadał. A Adam Ploszka, doktor Adam Ploszka tak odpowiada, też jest młodszy ode mnie, jest tak trochę bardziej ziomeczkowa. No, niestety, mam dużo znajomych, którzy są doktorami, a ja tam kurde co. I tym pozytywnym akcentem. Ja przegrywam w Tylko Pytania z Pątewskim. No. Nie, ale nie może by chyba było lepiej. Ja mam...
znajomych, co są doktorami, a ja co? I tu utniemy. Ale słuchajcie, oglądajcie, słuchajcie. Tak. Słuchajcie w szczególności, bo są bardzo ciekawy przekrój gości i gościń. Podobnie jak dzisiaj tutaj, ale wielkie brawa na sam koniec. Dziękuję ci, Janku, bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję. Sprzęges. Tak, sprzęges. Teges, sprzęges tak zwany. Słuchajcie, chyba nie będziemy długo. Nie, tu nie tak, ma co. Już, koniec! Dziękujemy serdecznie, trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.